Dzień dobry, witam Państwa. Otwieram obrady 47. sesji Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim 28 grudnia 2021 roku. Tak trochę nietypowo we wtorek, ale sesja chyba najważniejsza w roku, bo sesja budżetowa. Witam serdecznie Państwa radnych przybyłych na dzisiejsze obrady. Witam pana burmistrza Pawła Kanclerza, witam panią burmistrza Elżbietę Jastrzębską-Jóźwiak, witam pana burmistrza Dariusza Skarżyńskiego, witam panią skarbnik Małgorzatę Piotrowską, witam panią sekretarz Jolantę Niegrzybowską, witam pana mecenasa Mariana Sadurskiego, witam panią Beatę Migda, witam również pana Macieja Poligaja, opieka informatyczna, no i wszystkich państwa zgromadzonych przed monitorami, którzy w tej chwili na żywo oglądają nasze obrady albo będą oglądali za chwilę z odtworzenia. Jak zawsze mam obowiązek poinformować Państwa, że zgodnie z rozporządzeniem RODO dzisiejsza sesja jest nagrywana za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz oraz jest transmitowana w internecie. Pełna klauzula informacyjna wywieszona jest na drzwiach wejściowych. Poproszę Państwa radnych teraz o wciśnięcie przycisku kworum, tak? Sprawdzimy listę obecności. Tak, tak, za chwileczkę zaczekam. Myślę, że możemy ręcznie zaznaczyć obecność pana radnego Jacka Rosłona, bo jest na sali, tylko jeszcze ma problemy z zalogowaniem, ale widzę. Obradujemy w pełnym składzie, obrady są prawomocne. Porządek obrad został Państwu dostarczony w ustawowym terminie i to jest ten moment, kiedy jak zawsze zwyczajowo pytam, czy ktoś z Państwa zgłasza uwagi do zaproponowanego przeze mnie porządku obrad na dzisiejszą sesję. Nie widzę żadnych zgłoszeń, czyli rozumiem, że Państwo akceptujecie przygotowany przeze mnie porządek obrad i możemy rozpocząć procedowanie. Punkt trzeci dzisiejszego naszego posiedzenia, bo pierwszy punkt to było otwarcie sesji, stwierdzenie kworum, drugi punkt wnioski w sprawie porządku obrad i punkt trzeci projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów Mazowiecki. Jest to druk numer 414. Poproszę Komisję Gospodarczą o wydanie opinii. Dziękuję bardzo. Oczywiście chodzi o druk numer 414. Tak? 414, tak. Projekt uchwały na druku numer... Komisja zapoznała się z treścią tego projektu i stanowisko zajmie na sesji. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę przewodniczącego Komisji Społeczno-Technicznej o przedstawienie opinii. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 414 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetowej o przedstawienie opinii. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 414 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i proszę panią przewodniczącą Komisji Obywatelskiej o przedstawienie opinii. Projekt uchwały na druku 414 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę żadnych zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Ożarów Mazowiecki? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni opowiedzieli się za przyjęciem tej uchwały. Zapisujemy ją pod numerem 47 łamane przez 439 łamane przez 21. Przechodzę do punktu czwartego. Jest to projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim. Jest to druk numer 459 i poproszę Komisję Obywatelską o przedstawienie opinii. Członkowie Komisji Obywatelskiej proponują do składu komisji następujących radnych: Adriana Antosiewicza, Grażyna Szymankiewicz oraz Zbigniewa Szelembauma. Dobrze, dziękuję. Poproszę Komisję Gospodarczą.
Członkowie Komisji Gospodarczej przy opiniowaniu tego projektu uchwały uznali, że zasadnym byłoby utrzymanie obecnego składu komisji na kolejną kadencję, oczywiście z uwzględnieniem przedstawicieli Rady Miejskiej, jeśli wyrażą oni na to zgodę. A przedstawicielami tymi byliby pan Zbigniew Szelembaum, pani Grażyna Szymankiewicz i pan Adrian Antosiewicz. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna zapoznała się z projektem uchwały na druku 459 i proponuje następujących radnych do składu Rady Społecznej Gminnego Sobor Dzielnego Publicznego Zakładu Lotnictwa Otwartego w Ozorowie Mazowieckim. To jest Zbigniewa Szymbauna, Grażynę Szymankiewicz oraz Adriana Antosiewicza. Dobrze, dziękuję i poproszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa zapoznała się z projektem uchwały na druku numer 459 i proponuje do składu Rady następujących radnych: pana Adriana Antosiewicza, panią Grażynę Szymalkiewicz oraz pana Zbigniewa Szelembauma. Oczywiście, o ile wyrażą zgodę. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Dobiega końca kadencja Rady Społecznej działającej przy naszej przychodni. Mówię w skrócie. Musimy wybrać trzech przedstawicieli spośród Rady Miejskiej. Z ramienia wojewody desygnowana została pani Antonina Wojszczyk. My dzisiaj będziemy wybierać troje kandydatów. Grażyna, przepraszam. Pani Grażyna na pewno się nie obrazi, bo wie, o co chodzi także. Dobrze, pan radny Grzegorz Karol, proszę. Ponieważ mamy trzy kandydatury i są to kandydatury tych osób, które do tej pory pracowały w Radzie Społecznej, ja bym chętnie od tych osób usłyszał, jak przebiegała ich praca przez te 4 lata, jaka jest ich obecna opinia na temat Gminnego Ośrodka Zdrowia i generalnie co planują. Jak wyobrażałem sobie swoją pracę przez następne 4 lata. Dobrze, dziękuję. Rozumiem, że wymaga pan od kandydatów, tak? Nie od kończących członków, tylko od kandydatów. A to moje pytanie ma sens, ale zaraz powiem. Przepraszam, nie udzieliłem głosu. Oczywiście wymagam tych odpowiedzi od kandydatów, ale dobrze. Przy okazji kandydaci dobrze. Są oczywiście dobrze, dziękuję. Byłymi. Tak jak mówiłem, nie bez kozery było moje pytanie, bo najpierw muszę zapytać szanownych państwa radnych wymienionych w protokołach komisji stałych, czy wyrażają chęć kandydowania. Więc formalności stanie się zadość. Czy pan radny Adrian Antosiewicz wyraża zgodę na kandydowanie do Społecznej Rady? Tak, wyrażam zgodę, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję. Czy pan Zbigniew Szelembaum wyraża zgodę na kandydowanie do Społecznej Rady? Tak, wyrażam zgodę i dziękuję za pokładane zaufanie. Dziękuję. I czy pani radna Grażyna Szymankiewicz wyraża zgodę na kandydowanie do Społecznej Rady? Tak, wyrażam zgodę. Dobrze, dziękuję. I w tym momencie oddaję głos państwa radnym. Jeżeli ktoś chciałby zabrać głos, bardzo proszę. Tak, mówię o kandydatach. Pan radny Adrian Antosiewicz, bardzo proszę. Dziękuję, panie przewodniczący. Odpowiadając na pytanie pana radnego Grzegorza Karola, to chciałbym nadmienić i przypomnieć, że Rada Społeczna jest tylko ciałem doradczym i praktycznie nie ma jako takiego, nie ma decyzyjności co do funkcjonowania samego ośrodka zdrowia, bo takim organem, który wydaje dyspozycję, jest burmistrz naszej gminy. A co do samej Rady Społecznej, to mogę pana zapewnić, że moja obecność w niej będzie niemalże taka sama, jaka jest w Radzie Miejskiej, czyli przede wszystkim wysłuchiwanie problemów i zgłaszanie tych problemów mieszkańców do organu, który ma realny wpływ, czyli do pana burmistrza, i pomoc w rozwiązywaniu i lepszego funkcjonowania naszego ośrodka zdrowia. Dziękuję. Dziękuję.
Pan burmistrz Paweł Kanclerz, proszę. Panie przewodniczący, panie radne, szanowni państwo. Ja chciałbym bardzo podziękować ustępującemu przedstawicielowi wojewody, czyli pani Elżbiecie Kielak. To była duża przyjemność popracować z panią Elą, zawsze merytoryczna, zawsze stojąca po stronie mieszkańca, mająca własne zdanie i ciekawe pomysły. Natomiast ja nie ukrywam, że przedstawiciele, którzy przed chwilą, przedstawiciele Rady Miejskiej, którzy przed chwilą wyrazili zgodę na kandydowanie na kolejną kadencję, byli bardzo pomocni w trudnych czasach, mówiąc krótko, ponieważ oczywiście pan radny Antosiewicz ma częściowo rację, że burmistrz jest osobą czy organem decyzyjnym, ale też oczywiście w pewnym zakresie, ponieważ tak naprawdę zarządzanie tą firmą, tak to nazwijmy, opiera się w dużej mierze na Narodowym Funduszu Zdrowia i relacjach z Narodowym Funduszem. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, wszyscy dotychczasowi członkowie Rady Społecznej, łącznie ze mną jako przewodniczącym, że jak ogólnie rzecz ujmując, służba zdrowia Rzeczpospolitej słabuje, tak to można określić, w naszym gminnym, samodzielnym, publicznym zakładzie lecznictwa otwartego również jest wiele do zrobienia. Ja tylko dodam, że z całym szacunkiem dla Rady Społecznej i ich członków, ja również prowadzę rozmowy, wsłuchuję się w opinię również czynników społecznych. I na tym etapie nie byłoby to w mojej ocenie, bo oczywiście właściwe wprowadzanie dodatkowych osób spoza Rady, aczkolwiek niewątpliwie przepis tego nie zabrania. Mam nadzieję, że kolejna kadencja Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim przyniesie przełom w kilku aspektach funkcjonowania zarówno ośrodka w Ożarowie, jak i ośrodka w Józefowie, ale o tym będziemy państwa informować regularnie i na bieżąco. Oczywiście z radością witam dobrze mi znaną panią Grażynę Wojstyk, przedstawiciela wojewody mazowieckiego. Liczę na dobrą współpracę i trafne uwagi. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Zbigniew Szelembaum, bardzo proszę. Chciałbym jeszcze tutaj dwa słowa powiedzieć od siebie. Pan radny pytał, jak przebiegała kadencja dotychczasowa, jak ta praca przebiegała jako członka Rady Społecznej. Więc to mniej więcej odbywa się w ten sposób, panie radny, że idzie się do przychodni, staje się w poczekalni i słucha się osób, które tam przebywają, ich problemów, jakie mają wnioski, jakie mają propozycje, co powinno się zmienić. A następnie właśnie na Radzie, czy bezpośrednio z panem kierownikiem ośrodka, czy w czasie Rady, próbuje się przedstawić te problemy. Kilka takich problemów przedstawiłem i muszę powiedzieć, że ze skutkiem bardzo dobrym, bo reakcja kierownika była niemalże natychmiastowa, bardzo szybka. Czy to ulżyło? Na pewno moim zdaniem tak i zresztą nie tylko moim zdaniem pomogło to w funkcjonowaniu. Czy uleczyło wszystkie problemy? Nie, na pewno nie i to problemy będą następne się pokazywały, których jeszcze dzisiaj nie znamy, ale będą się pojawiać. Niemniej jednak właśnie taką rolę wyobrażam sobie w dalszym ciągu w tej pracy, w tym służeniu ludziom w Radzie Społecznej. To mniej więcej tak to właśnie wygląda, nie jakiś program z góry założony, tylko słuchać i przekazywać dalej. Taka nasza rola jest, tak w Radzie Miejskiej, jak w Radzie Społecznej. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani radna Grażyna Szymankiewicz, proszę. Proszę państwa, ja jestem bardzo zadowolona, że jestem w Radzie Społecznej.
zarówno, że byłam i że Państwo darzycie mnie zaufaniem i powierzacie mi następną kadencję. Chcę powiedzieć, że czy byłam w Radzie, czy nie byłam w Radzie, byłam zawsze bardzo blisko przychodni. Zawsze mnie interesowało to, co się w przychodni dzieje. Byłam inicjatorką tego, żeby ta przychodnia w ogóle powstała, żeby powstała rehabilitacja. Zebrałam prawie 1000 podpisów w sprawie rehabilitacji. Myślę, że spełniam się po prostu jako członek tej Rady i myślę, że nie zawiodę Państwa w dalszym ciągu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że lista mówców została wyczerpana. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania kandydatur. Jako pierwsza będzie głosowana kandydatura radnego Zbigniewa Szelembauma. Kto z Państwa radnych jest za poparciem kandydatury radnego Zbigniewa Szelembauma do Rady Społecznej działającej, w skrócie mówiąc, przy naszej przychodni? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni poparli kandydaturę pana radnego Zbigniewa Szelembauma. Teraz poddaję pod głosowanie kandydaturę radnej Grażyny Szymankiewicz. Kto z Państwa radnych jest za poparciem kandydatury radnej Grażyny Szymankiewicz do Rady Społecznej działającej przy naszej przychodni? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli kandydaturę pani Grażyny. I poddaję pod głosowanie kandydaturę radnego Adriana Antosiewicza. Kto z Państwa radnych jest za poparciem kandydatury radnego Adriana Antosiewicza do Rady Społecznej działającej przy przychodni? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 19 głosów za, 1 głos przeciwny, 1 głos wstrzymujący. Kandydatura uzyskała poparcie. Przystępujemy do głosowania całości uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Lecznictwa Otwartego w Ożarowie Mazowieckim? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 47/440/21. Przechodzę teraz do punktu 5. Jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Ożarów Mazowiecki na 2020 rok, druk nr 467. Proszę Komisję Obywatelską o opinię. Projekt uchwały na druku 467 Komisja Obywatelska zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Tylko sprostuję, bo w tytule powiedziałem 21 rok, no oczywiście 22. Pozytywnie, tak? Pani Przewodnicząca, dobrze, dziękuję. Poproszę Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 467 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Budżetową. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 467 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza, podobnie jak pozostałe Komisje Rady Miejskiej, projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii gminy Ożarów Mazowieckich na 2022 rok? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 47/441/21.
Punkt 6 naszego dzisiejszego posiedzenia. Projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowiecki, druk nr 468. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 468 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 468 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Projekt uchwały na druku nr 468 Komisja Gospodarcza po omówieniu go przez burmistrza i skarbnika gminy zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i proszę Komisję Obywatelską. Projekt uchwały na druku 468 Komisja Obywatelska zaopiniowała 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję i do dyskusji zgłosił się burmistrz. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, autopoprawki do projektu tej uchwały przedstawi pani skarbnik. Autopoprawki były już przedstawiane na komisjach Rady Miejskiej. Dziękuję. W projekcie uchwały Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim z dnia 28 grudnia 2021 o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowieckich wprowadza się następujące autopoprawki. W załączniku nr 1 wieloletnia prognoza finansowa wprowadza się w roku 2021 następującą autopoprawkę. Kolumnę 1 dochody ogółem zwiększa się o kwotę 8 749,21 zł. Po wprowadzonej zmianie kwotę w wysokości 263 057 112,47 zł zastępuje się kwotą 263 065 861,68 zł. W ramach dochodów dokonuje się zmian dotyczących kolumny 1.1 dochody bieżące zwiększa się o kwotę 8 749 21. Po wprowadzonej zmianie kwotę w wysokości 255 600 594,53 zł zastępuje się kwotą 255 609 343,74 zł. Kolumna 1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 8 749,21 zł. Po wprowadzonej zmianie kwotę w wysokości 51 498 700,10 zł zastępuje się kwotą 51 507 449,31 zł. Kolumnę 2 wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8 749,21 zł. Po wprowadzonej autopoprawce kwotę w wysokości 288 807 074,04 zł zastępuje się kwotą 288 815 823,25 zł. W ramach wydatków dokonuje się zmian dotyczących kolumny 2.1 wydatki bieżące, w tym zwiększa się kwotę o kwotę 8 749,21 zł. Po wprowadzonej autopoprawce kwotę 237 368 272,09 zł zastępuje się kwotą 237 377,21,30 zł. Kolumny 2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 18 600. Po wprowadzonej autopoprawce kwotę 78 796 679,69 zł zastępuje się kwotą 78 815 279,69 zł. Prowadzone zmiany dotyczą środków otrzymanych z Funduszu Pracy od Mazowieckiego Kurator Oświaty, jak również dotyczą przeniesienia wydatków w ramach grup paragrafów. W pozostałym zakresie uchwała nie zmienia się. Dziękuję. Dziękuję. Prezentowane przed chwilą autopoprawki były omawiane na Komisji Budżetowej i na Komisji Obywatelskiej, które miały posiedzenie w dniu wczorajszym. Nie wiem, dlaczego te zapisy nie znalazły się w protokołach, ale okej, wiem, że były omawiane. Dobrze, czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę. Zamykam dyskusję. Zgłoszona została autopoprawka. Poddaję ją pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawek do projektu
uchwały. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni przyjęli autopoprawki. Głosujemy całość uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały o zmianie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowiecki? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje, proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 47/442/21. Dobrze, przechodzę teraz do punktu 7. Jest to projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Druk numer 469. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku numer 469 wraz z przedłożonymi autopoprawkami zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku numer 469 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza projekt uchwały na druku nr 469 po omówieniu go przez burmistrza i skarbnika gminy bez autopoprawek zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Tak, dziękuję. I Komisja Obywatelska? Projekt uchwały na druku 469 Komisja Obywatelska zaopiniowała 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Dobrze, dziękuję. I wiem, że Komisja Obywatelska też opiniowała autopoprawki. Dziękuję bardzo. Dosyć istotne zdanie. Dziękuję. Dobrze, otwieram dyskusję. Do dyskusji zgłosił się burmistrz. Proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, analogicznie jak przy poprzedniej uchwale autopoprawki przedstawi pani skarbnik. Bardzo proszę, pani skarbnik. Autopoprawki burmistrza do projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok. Paragraf pierwszy otrzymuje brzmienie zmniejszyć dochody gminy o kwotę 4 226 400 zł zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące o kwotę 4 126 400, dochody majątkowe o kwotę 100 000. Zwiększyć dochody gminy o kwotę 14 373 231 złoty 21 groszy zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym dochody bieżące o kwotę 12 497 231 złotych 21 groszy, dochody majątkowe o kwotę 1 876 tysięcy. Plan dochodów po zmianach wynosi 263 065 861 złotych i 68 groszy. Dochody bieżące 255 609 343 złote 74 groszy, dochody majątkowe 7 456 517 złotych 94 groszy. Paragraf drugi. Zmniejszyć wydatki gminy o kwotę 4 115 114 złotych 20 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym wydatki bieżące o kwotę 1 714 złotych 20 groszy, wydatki majątkowe o kwotę 2 415 000. Zwiększyć wydatki gminy o kwotę 6 181 728 złotych 41 groszy zgodnie z załącznikiem nr 2. W tym wydatki bieżące o kwotę 4 307 728 złotych 41 groszy, a wydatki majątkowe o kwotę 1 874 tysiące. Plan wydatków po zmianach wynosi 288 815 823 złotych 25 groszy. Wydatki bieżące 237 377 021 złotych 30 groszy. Wydatki majątkowe 51 438 801 zł 95 groszy. W załączniku nr 1 zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2021 po stronie dochody wprowadza się następujące zmiany. W dziale 801 oświata i wychowanie kolumna 5 zwiększenie o kwotę 975 250 zł zastępuje się kwotą 982 999 złotych 21 groszy. Dodaje się wiersz pod nazwą dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin, związków powiatowo-gminnych w kolumnie 5 zwiększenie kwotą
7 749,21 zł. Powyższa zmiana dotyczy otrzymanych środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku w zakresie i na zasadach określonych w artykule 122 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe. Dodaje się dział 853. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. W kolumnie 5 zwiększenie wprowadza się kwotę 1000 zł poprzez dodanie wiersza pod nazwą środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw. Powyższa zmiana dotyczy otrzymanych środków od wojewody mazowieckiego na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. W wierszu bieżące razem w kolumnie 5 zwiększenie o kwotę 12 488 482 zł zastępuje się kwotą 12 497 231 zł 21 groszy. W kolumnie 6 plan po zmianach kwotę 255 600 594 zł 53 groszy zastępuje się kwotą 255 609 343 zł 74 groszy. W wierszu ogółem w kolumnie 5 zwiększenie kwotę 14 364 482 zł zastępuje się kwotą 14 773 231 zł 21 groszy. W kolumnie 6 plan po zmianach kwotę 263 057 112 zł 47 groszy zastępuje się kwotą 263 065 861 zł 68 groszy. W załączniku nr 2 zestawienie zmian w budżecie gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2021 wydatki wprowadza się następujące zmiany. W dziale 754 bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. W kolumnie 4 plan. W wierszu zmniejszenie kwotę 3520 zastępuje się kwotą 38620. W wierszu zwiększenie 7160 zastępuje się kwotą 42260. W kolumnie 5 wydatki bieżące w wierszu zmniejszenie kwotę 3520 zastępuje się kwotą 38620. W wierszu zwiększenie kwotę 7160 zastępuje się kwotą 42260. W kolumnie 6 wydatki jednostek budżetowych w wierszu zmniejszenie kwotę 3520 zastępuje się kwotą 38620. W wierszu zwiększenie kwotę 7160 zastępuje się kwotą 42260. W kolumnie 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wierszu zmniejszenie kwotę 0 zastępuje się kwotą 17500. W wierszu zwiększenie kwotę 5500 zastępuje się kwotą 40600. W kolumnie 8 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. W wierszu zmniejszenie kwotę 3520 zastępuje się kwotą 21120. Rozdział 754-16 Straż Gminna. Kolumna 4 plan. W wierszu zmniejszenie kwotę 1860 zastępuje się kwotą 36960. W wierszu zwiększenie kwotę 0 zastępuje się kwotą 35100. W kolumnie 5 wydatki bieżące w wierszu zmniejszenie kwotę 1860 zastępuje się kwotą 36960. W wierszu zwiększenie kwotą 0 zastępuje się kwotą 35100. W kolumnie 6 wydatki jednostek budżetowych w wierszu zmniejszenie kwotę 1860 zastępuje się kwotą 36960. W wierszu zwiększenie kwotę 0 zastępuje się kwotą 35100. W kolumnie 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wierszu zmniejszenie kwotą 0 zastępuje się kwotą 17500. W wierszu zwiększenie kwotę 0 zastępuje się kwotą 35100. W kolumnie 8 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych. W wierszu zmniejszenie kwotę 1860 zastępuje się kwotą 19460. Powyższe zmiany dotyczą przesunięć między paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach działu i rozdziału w celu prawidłowej realizacji budżetu. Dział 801 Oświata i wychowanie, kolumna 4, plan. W wierszu zwiększenie kwotę 1 348 361 20 zastępuje się kwotą 1 356 110 41. W kolumnie 5 wydatki bieżące w wierszu zwiększenie kwotę 1 263 361 20 zastępuje się kwotą 1 272 110 41. W kolumnie 6 wydatki jednostek budżetowych w wierszu zwiększenie kwotę 1 251 661 20
zastępuje się kwotą 1 259 410 41. Kolumnia 8 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wierszu zwiększenie kwotę 1 100 zastępuje się kwotą 1 107 749 21. Dodaje się rozdział 801-95 pozostała działalność. W kolumnie plan w wierszu zwiększenie wprowadza się kwotę 7749,21. W kolumnie 5 wydatki bieżące w wierszu zwiększenie wprowadza się tą samą kwotę. W kolumnie 6 wydatki jednostek budżetowej w wierszu zwiększenie także ta sama kwota. W kolumnie 8 wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wierszu zwiększenie wprowadza się też kwotę 7749,21. Powyższa zmiana dotyczy otrzymanych środków na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2021 roku. Zdaje się dział 853 pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej. Kolumna 4 plan w wierszu zwiększenie wprowadza się kwotę 1000 zł. W kolumnie 5 wydatki bieżące w wierszu zwiększenie wprowadza się 1000 zł. W kolumnie 6 wydatki jednostek budżetowej w wierszu zwiększenie także 1000. W kolumnie 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczanie w wierszu zwiększenia wprowadza się kwotę 1000 zł. Dodaje się rozdział 853-22 Fundusz Pracy, kolumna 5 plan w wierszu zwiększenie. Wprowadza się kwotę 1000 zł. W kolumnie 5 wydatki bieżące w wierszu zwiększenie wprowadza się 1000 zł. W kolumnie 6 wydatki jednostek budżetowych w wierszu zwiększenie 1000 zł. W kolumnie 7 wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wierszu zwiększenie wprowadza się kwotę 1000 zł. Powyższa zmiana dotyczy otrzymanych środków od wojewody mazowieckiego na dofinansowanie kosztów wypłaty dodatku do wynagrodzenia dla asystenta rodziny. Ponadto po tych zmianach zmianie ulegnie również uzasadnienie do uchwały, co wiąże się z wprowadzeniem autopoprawek do projektu uchwały. Dziękuję. Dziękuję. To tyle, jeżeli chodzi o autopoprawki. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Pan radny Grzegorz Karol, bardzo proszę. Ja chciałem się dopytać, bo gdzieś umknęło mi na komisji. Chciałem się zapytać o dział 757 i to zmniejszenie na obsługę długu publicznego 800 tysięcy. Z czego to wynika i dlaczego ta kwota? Dziękuję. Pani skarbnik Małgorzata Piotrowska, proszę. Stopy procentowe to po pierwsze, tak, na początku roku były dość małe. One w zasadzie do końca roku były takie znikome, malały. My mamy stopy procentowe z redyskonta weksli, bo w zasadzie płacimy w większości obligacje. No i wynika to z tego, że większość obligacji wzięliśmy dopiero w miesiącu grudniu i odsetki będą w styczniu naliczane, natomiast przez cały rok od tych obligacji, które mieliśmy zaplanowane, nie były naliczane odsetki, tylko od transzy pierwszej w wysokości 8 milionów, a reszta już w grudniu. Dobrze, dziękuję. Nie widzę więcej zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Głosujemy autopoprawkę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni zaakceptowali autopoprawkę. Głosujemy całość uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie poparli tą uchwałę. Zapisujemy ją pod numerem 47/443/21. Przechodzę do punktu 8. Projekt uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 rok. Druk numer 470. Proszę Komisję Budżetową o opinię. Szczegółowo omówiony projekt uchwały na druku numer 470 przez panią skarbnik. Komisja wraz z autopoprawkami zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną.
Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 470 zaopiniowała pozytywnie wraz z omówioną poprawką. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza również projekt uchwały na druku nr 470 wraz z autopoprawkami po omówieniu przez burmistrza i panią skarbnik projekt zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. I proszę Komisja Obywatelska. Komisja Obywatelska projekt uchwały na druku 470 wraz z autopoprawkami zaopiniowała 4 głosami za przy 1 głosie wstrzymującym się. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję w tym punkcie. I do dyskusji zgłasza się burmistrz. Proszę panie burmistrzu. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, niezależnie jakby od wyniku głosowania nad tą uchwałą, chciałem bardzo podziękować Wysokiej Radzie i każdemu z radnych z osobna za dużą elastyczność i taką aktywność w miesiącu grudniu. Te zmiany, które Państwo głosowali przed chwilą, wszystkie elementy dotyczące WPF-u czy też wydatków niewygasających, no, wymagały dużej czujności, skupienia i, tak jak powiedziałem, aktywności i elastyczności. Bardzo dziękuję, bo oprócz zwykłej bieżącej pracy za chwilę będziemy rozmawiali również o budżecie na rok przyszły. Tak jak powiedziałem, panie przewodniczący, abstrahując od wyniku głosowania, bardzo dziękuję za ciężką i efektywną pracę. Grudzień jest miesiącem bardzo specyficznym. Tak zwane czyszczenie budżetu wymaga również od pracowników Urzędu Wydziału Finansowego i pani skarbnik również dużego skupienia. Te pieniądze, one naprawdę istnieją i trzeba być bardzo uważnym, żebyśmy sobie wszyscy nie zrobili, a przede wszystkim naszej wspólnocie krzywdy. I za tę pracę jeszcze raz bardzo dziękuję. A pewnie pan burmistrz chciał o tą poprawkę zgłosić. Tak. To bardzo proszę. Bardzo proszę, pani skarbnik. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, wprowadza się następujące autopoprawki. W załączniku nr 1 wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 oraz ostateczny termin ich wykonania. Po pierwsze, dodaje się pozycję 7 w kolumnie nazwa zadania modernizacja SP1 w Ożarowie Mazowieckim. W kolumnie kwota niewygasających wydatków w złotych wprowadza się kwotę 110 tysięcy. W kolumnie termin realizacji wprowadza się 30 czerwiec 2022. Po drugie w wierszu razem w kolumnie kwota niewygasających wydatków w złotych kwotę 6 752 276 zł 95 groszy zastępuje się kwotą 6 862 276 zł 95 groszy. W załączniku nr 2 plan finansowy wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 w dziale 801 oświata i wychowanie w kolumnie plan kwotę 724 543 złote 71 groszy zastępuje się kwotą 834 543 złote 71 groszy. W kolumnie majątkowe kwota 724 543 zł 71 groszy zastępuje się kwotą 834 543 zł 71 groszy. Dodaje się rozdział 801.01 Szkoły Podstawowe. W kolumnie treść wprowadza się zadanie modernizacja SP nr 1 w Ożarowie Mazowieckim. W kolumnie plan wprowadza się kwotę 110 tysięcy. W kolumnie majątkowe wprowadza się kwotę 110 tysięcy złotych. W wierszu razem w kolumnie plan kwotę 6 752 276 zł 95 groszy zastępuje się kwotą 6 862 276 zł 95 groszy. W kolumnie majątkowe kwotę 6 752 276 zł 95 groszy zastępuje się kwotą 6 862 276 zł 95 groszy. Ponadto zmianie ulegnie również uzasadnienie do tej uchwały, co związane jest z wprowadzeniem powyższych autopoprawek. Dziękuję. Ja również dziękuję. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos?
Pan radny Marcin Sowicki, proszę. Dziękuję bardzo. Na początku chciałbym uprzedzić, że celem zwiększenia płynności wypowiedzi moje wystąpienie będzie nieco w wolniejszym tempie. Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości po szczegółowym przeanalizowaniu projektu uchwały na druku numer 470 powziął wątpliwości, czy w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021, powinny znaleźć się dwa zadania. Pierwsze to przebudowa i rozbudowa przedszkola ulica Lipowa 11 oraz drugie budowa świetlicy w Macierzyszu. Pragniemy zauważyć, że zgodnie z artykułem 263 ustęp 4 ustawy o finansach publicznych ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. Projektodawca uchwały, mając to na uwadze, ustalił termin zakończenia tych zadań do 30 czerwca 2022 roku. W uzasadnieniu użyty został zwrot "wydłuża się termin realizacji zadania". Pomimo tego, że w przypadku tych dwóch zadań nie może być mowy o wydłużeniu terminu do 30 czerwca 2022 roku, ponieważ zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy gminą a wykonawcami tych zadań został ustalony termin realizacji na miesiąc sierpień 2022 roku w przypadku przebudowy przedszkola przy ulicy Lipowej 11 i na miesiąc październik 2022 roku w przypadku budowy świetlicy w Macierzyszu. W przypadku tych zadań mielibyśmy zatem do czynienia nie z wydłużeniem terminu realizacji, ale raczej ze skróceniem do dnia 30 czerwca 2022 roku. Uważamy, że Rada Miejska nie posiada kompetencji skrócenia terminu realizacji zadań, który został określony w umowie zawartej między gminą a wykonawcą. W przypadku zadania budowa świetlicy w Macierzyszu niezrozumiały jest również fakt, dlaczego realizacja tej inwestycji została zaplanowana w budżecie tylko na rok 2021, pomimo tego, że umowa z wykonawcą zakłada okres realizacji dwuletni,
w latach 2021 i 2022. W związku z przytoczonymi argumentami poddajemy w wątpliwość, czy podjęcie przedmiotowej uchwały w obecnym kształcie będzie zgodne z zapisami określonymi w artykule 263 ustawy o finansach publicznych. Dziękuję. Dziękuję. Pan burmistrz Paweł Kanclerz, proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie radny, tak się składa, że byłem na komisji, w której pan uczestniczył i zadawał pan te pytania, co do których powziął pan, czy klub podjął wątpliwości dzisiaj, natomiast na komisji pan takich wątpliwości nie miał, bo nie powinien mieć z tego powodu, że pani skarbnik bardzo klarownie, w sposób czytelny, w oparciu o przepisy prawa, ale też praktykę w kontekście wykonania tych dwóch zadań, te kwestie wytłumaczyła. Uczestniczył też pan burmistrz Karżyński, który ten wątek również omawiał. Ja oczywiście jakby z wielkim szacunkiem odnoszę się do nie argumentów, tylko opinii, bo tak to trzeba nazwać. Dziękuję za troskę i obawę o dbanie o przepisy prawa w opinii zarządu, ale opinii opartej o przepisy. Śmiem twierdzić, że uchwała i jej zapisy punkt po punkcie są właściwe, aczkolwiek tak jak powiedziałem, doceniam państwa obawy, chociaż są mocno nadużyte. Dziękuję. Jeśli pani skarbnik chciałaby coś dodać, panie przewodniczący. Dobrze, dziękuję. Pani skarbnik, proszę. To ja może wyjaśnię jeszcze raz to, co mówiłam na komisji, czemu te zadania znalazły się w tak zwanych wydatkach niewygasających z upływem roku 2001. Kwoty, które znalazły się w wydatkach niewygasających, były w budżecie tegorocznym. Natomiast cała umowa, tak jak pan słusznie zauważył, opiewa na 2 lata, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku. I kwoty, które są przenoszone do wydatków niewygasających, są to kwoty wynikające z budżetu tegorocznego. Nie ruszamy kwot z przyszłego roku. Co prawda kwota za świetlicę w Macierzyszu w całości jest w tym roku się znalazła i w całości będzie przeniesiona do wydatków niewygasających. No i tutaj nie ma w zasadzie żadnego konfliktu z artykułem 263, ponieważ te wydatki były już w tegorocznym budżecie i tylko te kwoty zostały przeniesione do wydatków niewygasających. Natomiast pozostałe z SP1, przy szkole SP2 remontu zostały w budżecie przyszłorocznym. Dobrze, dziękuję pan. Radny Marcin Sowiecki, proszę. Ja mam jeszcze takie pytanie. Czy te obydwie inwestycje zostaną w 100% rozliczone do 30 czerwca 2022 roku, nawet wtedy, kiedy wykonawcy do tego czasu nie zdążą zrealizować tych inwestycji? Dziękuję. Bardzo proszę, pani skarbnik. No to akurat byłoby już niezgodne z prawem. Nie rozliczamy inwestycji, które nie zostaną wykonane. Mamy zapewnienie wykonawcy, że skończą. Byśmy nie wprowadzili tych inwestycji do wydatków niewygasających, jeśli nie rozmawialibyśmy z wykonawcami o terminie ich zakończenia. Termin październikowy i sierpniowy to są terminy z umowy,
Natomiast jeżeli będą skończone wcześniej, jak zapewniają wykonawcy, przecież to nie ma tutaj niezgodności z prawem. Mogą być skończone do 30 czerwca. Mimo podpisanej umowy do października, skończą wcześniej, będą mieli wcześniej zapłacone. Wykonawcom też zależy, żeby nie rozwlekać tych kosztów w nieskończoność i na kilkanaście miesięcy ich rozkładać, bo to są koszty pracownicze, jak Państwo wiedzą, i pracy maszyn i pozostałe, tak, roboczo godziny. Zawsze te koszty są wtedy większe. Jak skończą wcześniej, są rozliczeni. Koniec. Dobrze, dziękuję. Pan radny Sławomir Kowalski, bardzo proszę, dyskusji. Jeszcze raz? Proszę. Dziękuję. To znaczy, chciałem się pokrótce odnieść do tego zagadnienia, o którym tutaj Marcin powiedział, bo faktycznie ten temat był omawiany, tak jak powiedział burmistrz, na komisji gospodarczej. Też pojawiły się pewne wątpliwości. Natomiast uważam, że zostały one na tyle wyjaśnione, że dzisiaj bez sensu jest na ten temat dyskutować. Takie jest moje zdanie. Nie ulega tu wątpliwości, że Marcin ma rację. Gdybyśmy tu mieli wpływ na termin realizacji zawartej między wykonawcą a inwestorem umowy. Natomiast takiego wpływu my tu nie mamy i nawet nie ma o tym mowy, bo chciałbym tylko przeczytać paragraf pierwszy, ustęp 1 i ustęp 2 projektu uchwały, który mówi wprost, że ustala się wykaz wydatków niewygasających, a ustęp 2 ustala się plan finansowy wydatków niewygasających, a nie zmianę terminu realizacji umów tych zadań. I tak jak uważałem, wyjaśniliśmy na komisji, że dotyczy to tylko realizacji kwot niewykorzystanych na te inwestycje w roku budżetowym 2021 do 30 Dokładnie. Czerwca. I tutaj określamy termin, że należy je wykonać w nieprzekraczalnym terminie do 30 czerwca. To, że to ustawa określa. Tak. Natomiast też nie odnosimy się w żaden sposób do głównej umowy zawartej między gminą a wykonawcą w zakresie danych inwestycji. Dziękuję bardzo. Nie mamy takiego prawa, tak jak słusznie zostało zauważone. Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz Paweł Kanclerz. Nie, dziękuję. Nie, dobrze, rezygnuję, dobrze. Na tym. Pan radny Lektoruszewski. Dziękuję bardzo. Przecytuję może artykuł 263, który był przytoczony. W ustępie drugim organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić w drodze uchwały wykaz wydatków, do których nie stosuje się przepisu ustępu pierwszego oraz określić ostateczny termin dokonania każdego wydatku ujętego w tym wykazie w następnym roku. To jest jeden z punktów. Teraz przeczytam ustęp czwarty, który cytował pan radny Sowicki. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, upływa 30 czerwca roku następnego. I siódmy. Środki finansowe niewykorzystane w terminie określonym przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podlegają przekazaniu na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego w terminie 7 dni od dnia określonego przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Zacytuję jeszcze raz sam tytuł artykułu 263. Wygaśnięcie niezrealizowanych, podkreślam, kwot wydatków. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Marcin Sowicki, proszę. Ja mam jeszcze prośbę o wyjaśnienie faktu, dlaczego zadanie pod nazwą budowa świetlicy w Macierzyszu zostało uwzględnione tylko jako inwestycja jednoroczna, a nie w wieloletniej prognozie finansowej. Mimo że z umowy wiadomo było, że ta inwestycja zaplanowana jest na 2 lata. Dziękuję. Proszę, panie burmistrzu. Pytanie bardzo dobre i odnosi się do całości życia gospodarczego Rzeczpospolitej Polskiej, a konkretnie chodzi o aktywność firm. Założenie było
nie abstrahując oczywiście od umowy, bo te argumenty przytoczone przez panią skarbnik są oczywiście celne, aby te świetlice, zresztą to korelowało z deklaracjami wykonawcy, zakończyć w roku bieżącym. W związku z tym, że okazało się to niemożliwe, zastosowaliśmy taką, a nie inną, bezpieczną, zgodną z prawem konstrukcję zapisu wydatków niewygasających. Ja już jakby innych argumentów nie mam. Powiem tak, zabezpieczamy zarówno środki, jak i realność wykonania zadania, w stosunku do którego zarówno gmina, jak i wykonawca są związani określoną umową, i to jedno i drugie, pozostałe zadania w tak zwanych wydatkach niewygasających po prostu zostaną zrealizowane w terminie wynikającym z przepisów, o których mówił i czytał pan przewodniczący Toruszewski. Tak jak powiedziałem, więcej argumentów nie mam. Dziękuję. Dziękuję. I tym samym wyczerpaliśmy listę mówców. Zamykam dyskusję. Głosujemy autopoprawkę zgłoszoną przed kilkoma minutami. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki do projektu uchwały? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni jednogłośnie przyjęli autopoprawkę. Przystępujemy do głosowania całości uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021? Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 18 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała uzyskała akceptację. Zapisujemy ją pod numerem 47/444/21. No i przechodzę już do projektów wieloletniego programu wieloletniej prognozy finansowej na rok 2022 i za chwilę uchwała budżetowa na 2022, ale na razie punkt 9. Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowiecki, druk numer 464. Poproszę o opinię komisję budżetową. Komisja Budżetowa projekt uchwały na druku nr 464 po omówieniu go przez panią skarbnik oraz po zapoznaniu się z uchwałą RIO dotyczącą WPF-u zaopiniowała pozytywnie. Dobrze, dziękuję. Proszę Komisję Społeczno-Techniczną o opinię. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały na druku nr 464 zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza, podobnie jak poprzednie dwie komisje, projekt ten po omówieniu zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję i poproszę Komisję Obywatelską. Projekt uchwały na druku 464 Komisja Obywatelska zaopiniowała 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Dziękuję. Otwieram dyskusję i w tym punkcie pozwolicie państwo, że odczytam uchwałę numer 3.h/305/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku. W sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy Ożarów Mazowieckim projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022-2033. Na podstawie artykułu 13 punkt 12, artykułu 19 ustęp 2 i artykułu 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych.
oraz artykułu 230 ustęp 2 punkt 1 i ustęp 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie pani przewodnicząca Karolina Aszkiełowicz, członkowie pani Agnieszka Szewc i pani Agata Pączkowska uchwala co następuje paragraf 1. Pozytywnie opiniuje przedłożony przez burmistrza gminy Ożarów Mazowiecki projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022-2033. Paragraf 2. Uchwała podlega opublikowaniu przez gminę Ożarów Mazowiecki w trybie określonym w artykule 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 cytowanej ustawy o finansach publicznych. Paragraf 3. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia i tutaj uzasadnieniem. W dniu 15 listopada 2021 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie drogą elektroniczną wpłynął projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowiecki na lata 2022-2033. W ocenie składu orzekającego przedmiotowy projekt wieloletniej prognozy finansowej spełnia wymogi określone w artykułach od 226 do 228 ustawy o finansach publicznych, a także w zakresie upoważnień sformułowanych na podstawie artykułu 228 wyżej wymienionej ustawy. Okres sporządzenia WPF-u uwzględnia dyspozycję artykułu 227 ustawy o finansach publicznych, gdyż obejmuje lata, na jakie przyjęto limity wydatków na przedsięwzięcia określone w załączniku nr 2 do projektu uchwały oraz okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne określone w załączniku nr 1. Stwierdzono zgodność pomiędzy projektowaną wieloletnią prognozą finansową w części dotyczącej 2022 roku i projektem uchwały budżetowej na 2022 rok w zakresie wymaganym artykułem 229 ustawy o finansach publicznych. Planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie wymogu wynikającego z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Według projektu WPF-u zadłużenie gminy na koniec 2022 roku wyniesie 119 586 219 zł i 90 groszy, co oznacza zwiększenie długu w stosunku do przewidywanego stanu na koniec 2021 roku o 18 440 151 zł i 32 grosze. W zakresie obciążenia długiem stwierdzono, że spełnione zostały wymogi artykułu 243 cytowanej ustawy o finansach publicznych w zakresie indywidualnego wskaźnika obciążenia długiem, przy czym w 2022 roku prognozowane obciążenia gminy z tytułu spłaty długu z kosztami jego obsługi wynoszą 0,0577 przy wskaźniku maksymalnym 0,1524 ustalonym w oparciu o planowane wartości wykazane w sprawozdaniu z wykonania budżetu za trzy kwartały 2021 roku. Skład orzekający, wydając niniejszą opinię, uwzględnił przyjęte w prognozie założenia, iż faktyczna kwota długu na koniec 2021 roku nie będzie wyższa od wykazanej w prognozie jako przewidywane wykonanie oraz realizacja dochodów budżetu gminy będzie przebiegać na poziomie kwot prognozowanych. Skład orzekający wskazuje na konieczność stałego monitorowania stopnia wykonania prognozowanych dochodów oraz korekty WPF-u w przypadku braku możliwości realizacji dochodów na założonym poziomie. Mając na uwadze powyższe, skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił, jak w sentencji uchwały. To tyle. Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej. Oddaję Państwu głos. Nie widzę zgłoszeń do dyskusji. Zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Ożarów Mazowiecki? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 18 głosów za, 3 głosy wstrzymujące się. Uchwała uzyskała akceptację. Zapisujemy ją pod numerem 47 łamane przez 445 łamane przez 21. I przechodzę do punktu 10. Cały blok procedura głosowania uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Ożarów Mazowiecki. Dla przypomnienia jest to druk numer 465. Litera A. Przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez burmistrza. Bardzo proszę, panie burmistrzu.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, projekt uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Ożarów Mazowiecki. Na podstawie stosownych przepisów Rada Miejska w Ożarowie Mazowieckim uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy, ustala się dochody gminy w łącznej kwocie 245 784 886 zł. Z tego a. bieżące w kwocie 236 693 056 zł. B. majątkowe w kwocie 9 091 830 zł. Zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 1. Punkt drugi. Ustala się wydatki gminy w łącznej kwocie 264 225 037 zł i 32 groszy. Z tego a. bieżące w kwocie 217 67 155 zł i 62 groszy. B. majątkowe w kwocie 47 157 881 zł i 70 groszy zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 2 i tabelą numer 2a. Paragraf 2 punkt 1. Ustala się deficyt w wysokości 18 440 151 zł i 32 groszy sfinansowany przychodami pochodzącymi z a. emisji obligacji w kwocie 18 440 151 zł i 32 groszy. 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 28 688 tysięcy z następujących tytułów. A. emisji obligacji w kwocie 26 688 tysięcy zł. I taka uwaga, to wyniknie w trakcie dyskusji i czytania opinii Izby. Tutaj był błąd pisarski. Regionalna Izba Obrachunkowa na to wskazała. Tak jak powiedziałem, będzie o tym mowa. Znalazłaś w każdym razie. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 10 247 848 zł i 68 groszy z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i emisji obligacji. 4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 8 milionów zł. 5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji obligacji przeznaczonych na a. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w ustępie pierwszym, b. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji w kwocie określonej w ustępie trzecim. Paragraf trzeci, punkt pierwszy, ustala się rezerwę ogólną w wysokości 264 300 zł. Ustala się rezerwę celową w wysokości 678 000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego na wypadek zagrożenia lub stanu klęski żywiołowej. Paragraf czwarty. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 6. Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na rok 2022 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf 8. Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą numer 4 do niniejszej uchwały. Paragraf 9 punkt 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą numer 5. Burmistrz poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. Paragraf 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na finansowanie zadań gminy z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z tabelą numer 6 do niniejszej uchwały. Paragraf 11. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej zgodnie z tabelą numer 7 do niniejszej uchwały. Paragraf 12. Upoważnia się burmistrza do 1. emisji obligacji na finansowanie planowanego deficytu do wysokości określonej w paragrafie 2 ustęp 1 niniejszej uchwały. 2. emisji obligacji na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości określonej w paragrafie 2 ustęp 3 niniejszej uchwały. 3. zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w paragrafie 2 ustęp 4 niniejszej uchwały. 4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy. 5. dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ze stosunku pracy w ramach działu. 6. dokonywania zmian w ramach działu w planie wydatków majątkowych w roku 2022 z wyłączeniem wydatków majątkowych w formie dotacji zadań będących przedsięwzięciami objętych WPF oraz niepowodujących wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego. 7. upoważnienia kierowników jednostek organizacyjnych gminy do wykonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działu i rozdziału z wyjątkiem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy. 8. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. B. zamianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. Paragraf 13 punkt 1. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Punkt 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Przechodzę do punktu B. Odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie uchwały budżetowej. Uchwała numer 3.C/309/2021 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 grudnia 2021 roku w sprawie opinii o przedłożonym przez burmistrza gminy Ożarów Mazowiecki projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 i artykułu 20 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych oraz artykułów 238 i 246 ustęp 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w składzie pani przewodnicząca Karolina Aszkiełowicz, członkowie pani Agnieszka Szewc i pani Agata Pączkowska. Uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Wydaje się pozytywną opinię o przedłożonym przez burmistrza gminy Ożarów Mazowieckim projekcie uchwały budżetowej na 2022 rok. Paragraf drugi. Wydaje pozytywną opinię w sprawie możliwości sfinansowania przewidzianego w projekcie uchwały budżetowego na 2022 rok deficytu. Paragraf trzy.
Opinia, o której mowa w paragrafie pierwszym niniejszej uchwały, stosownie do postanowień artykułu 238 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić przed uchwaleniem budżetu organowi stanowiącemu. Paragraf 4. Opinia, o której mowa w paragrafie 2 niniejszej uchwały, podlega publikacji przez jednostkę samorządu terytorialnego w terminie i trybie określonym w artykule 246 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych, paragraf 5. Od niniejszej uchwały służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. I teraz uzasadnienie. Projekt uchwały budżetowej gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 rok wraz z uzasadnieniem przedłożony został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie w dniu 15 listopada 2021 roku wraz z zarządzeniem numer B.0050.268.2021 z dnia 15 listopada 2021 roku. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie dokonał analizy i oceny wyżej wymienionego dokumentu pod kątem jego kompletności, a także zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, w tym z artykułami 211-222 i z uchwałą Rady Miejskiej w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej. W efekcie powyższego ustalił on, co następuje, punkt pierwszy. Opracowany przez burmistrza projekt uchwały budżetowej na 2022 rok spełnia wymogi wynikające z obowiązujących przepisów, a także jest kompletny i wzajemnie spójny. W opiniowanym dokumencie planuje się a. dochody ogółem w wysokości 245 784 886 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 236 693 056 zł i dochody majątkowe w kwocie 9 091 830 zł. B. Wydatki ogółem w wysokości 264 225 037 zł i 32 groszy. Z tego wydatki bieżące w kwocie 217 067 155 zł i 62 grosze. Wydatki majątkowe w kwocie 47 157 881 zł 70 groszy. Jak wynika z powyższego, planowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących, co oznacza spełnienie wymogu wynikającego z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. C. Przychody budżetu na poziomie 28 688 000 pochodzące z emisji obligacji. W tym miejscu skład orzekający zauważa, iż w paragrafie 2 ustęp 2 litera a specyfikującym tytuły przychodów wskazano kwotę 26 688 000. D. Rozchody budżetu w kwocie 10 247 848 zł i 68 groszy związane ze spłatą zaciągniętego długu. Założone na koniec 2022 roku zadłużenie gminy Ożarów Mazowieckich wyniesie 119 586 219 zł i 90 groszy, co stanowi 48,65% planowanych dochodów. Prognozowany wskaźnik długu nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. I tu jest taki akapit, który się błędnie wkradł. Nie będę czytał, bo nie dotyczy tego. Drugi duży punkt. Projektowany budżet miasta na rok 2022 jest budżetem, który przewiduje planowany deficyt budżetu w kwocie 18 440 151 zł i 32 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Zaplanowane źródło finansowania powyższego deficytu jest zgodne z artykułem 217 ustęp 2 ustawy o finansach publicznych. W tym stanie rzeczy skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie postanowił jak w sentencji. To tyle opinia RIO. Odkładam na koniec. Przechodzę do punktu C. Odczytanie opinii komisji stałych w sprawie projektu uchwały budżetowej. Proszę komisję budżetową. Jak wspomniałem wcześniej, komisja budżetowa, a nie wspomniałem jeszcze, komisja budżetowa projekt uchwały na w sprawie budżetu na 2020 rok, a 22 rok analizowała na trzech spotkaniach posiedzenia komisji. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały, natomiast stanowisko zarówno komisji budżetowej, jak i członków forum samorządowego zostanie przedstawione przez pana Zbigniewa Szelembauma. Dziękuję.
Dobrze, dziękuję. Proszę o opinię Komisję Społeczno-Techniczną. Komisja Społeczno-Techniczna projekt uchwały budżetowej na rok 2022 opiniowała na dwóch komisjach i na komisji opiniującej przed sesją. Komisja pozytywnie opiniuje projekt uchwały budżetowej na rok 2022. Dziękuję. Proszę Komisję Gospodarczą. Komisja Gospodarcza projekt uchwały budżetowej na rok 2022 zaopiniowała pozytywnie wraz z przedłożonymi autopoprawkami. Tutaj chciałbym też dodać, że komisja na trzech wcześniejszych posiedzeniach opiniowała zarządzenie burmistrza dotyczące projektu budżetu na rok 2022 i na tym końcowym posiedzeniu porównywała właśnie te dwie kwestie co do zgodności i co do uwzględnienia uwag komisji zawartych w tych protokołach. Dziękuję. Dziękuję. I proszę Komisję Obywatelską. Projekt uchwały na druku 465 Komisja Obywatelska zaopiniowała 4 głosami za, przy 1 głosie wstrzymującym się. Ponadto radni Dorota Jaworska, Adrian Antosiewicz oraz Tadeusz Pytkowski wycofują swoje wnioski złożone w protokole 163/21 z dnia 6 grudnia 2021 roku. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Otwieram dyskusję. 15 listopada wpłynął do Rady Miejskiej projekt budżetu na 2022 rok i od tego momentu ruszyła, jak to powiem kolokwialnie, maszyna, czyli Państwo rozpoczęliście pracę nad projektem budżetu. W trakcie rozmów, w trakcie analiz, w trakcie dyskusji wysuniętych było sporo uwag, sporo komentarzy, wyłapane jakieś drobne pomyłki, złożone były wnioski. Różne były później przygody z tymi wnioskami, ale ja za chwileczkę to spróbuję podsumować. W każdym bądź razie dobrnęliśmy do etapu, gdzie oddaję Państwu głos. To jest teraz czas dla Państwa. Proszę bardzo. A nie, przepraszam, wróć, tak, dziękuję Panie Mecenasie. Prezentacja stanowiska burmistrza w sprawie opinii komisji stałych. Za szybko pojechałem, tak. To już zmęczenie. Wysoka Rado, szanowni Państwo, radni, praktycznie uczestniczyłem w większości komisji dotyczących opiniowania projektu budżetu na rok 2022. Bardzo dziękuję za wszystkie uwagi i wnioski. Nie wszystkie jakby spełniały wymogi formalne, natomiast ja doskonale rozumiem Państwa intencje i oczekiwania w kontekście zgłaszanych pomysłów, wniosków czy propozycji. Trudno mi się będzie odnieść wprost do poszczególnych działań komisji, natomiast pozwoliłem sobie przygotować takie krótkie podsumowanie tego czasu, który razem spędziliśmy, przedstawić też opinii publicznej, wnioski, które padały w trakcie tych posiedzeń. Jeszcze raz bardzo dziękuję za dużą aktywność. Państwo będą część tych wniosków pewnie dzisiaj również głosowali. Odnoszę się między innymi do działań Komisji Gospodarczej i propozycji wprowadzenia zadania o treści zakup samochodu dla Straży Miejskiej. Tak jak mówiłem już podczas obrad komisji, wniosek złożony przez jednostkę został złożony nieco po czasie, co w żaden sposób nie przekreśla naszej woli, mówię oczywiście o zarządzie, a wręcz konieczności zakupu takiego pojazdu dla naszej jednostki Straży Miejskiej. Natomiast, tak jak to deklarowałem wielokrotnie na komisjach, na wprowadzenie tego zadania, w mojej ocenie jako organu, przyjdzie jeszcze czas. Natomiast zarząd przychylił się do
pomysłu, uznaliśmy go za bardzo dobry i trafny. Chodzi o wprowadzenie w zasadzie zmiany zadania projekt rozbudowa bazy ZUG w Ożarowie Mazowieckim na zadanie projekt i budowa bazy ZUG i ZWIK na terenie Ożarowa Mazowieckiego wraz ze zwiększeniem środków finansowych. Pomysł został zaakceptowany ze względów czysto księgowych i pragmatycznych wynikających z przepisów finansowych. To zadanie zostało rozdzielone, czyli projekt i budowa bazy ZUG oraz projekt i budowa bazy ZWIK na terenie Ożarowa Mazowieckiego. Środki finansowe postanowiliśmy na tym etapie pozostawić bez zmian. Zarząd nie odnosił się do opinii i Państwa wniosków dotyczących placu zabaw we wsi Orły z tego względu, że dotyczy to Funduszu Sołeckiego. O tym już czytałem w projekcie uchwały budżetowej. Natomiast biorę sobie głęboko pod uwagę wszystkie bardzo celne i trafne uwagi dotyczące samego obiektu. Wniosek czy propozycja Komisji Gospodarczej przy realizacji zadania projekt i przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 92 ulicy Strażackiej i ulicy Floriana w Ożarowie Mazowieckim jest sugestia uwzględnienia montażu infrastruktury umożliwiającej utworzenie strefy płatnego parkowania z bezpłatną godziną dla klientów punktów usługowych, gastronomicznych i handlowych. Obecne warunki atmosferyczne i dość poważne opady śniegu bardzo dowodnie wskazały, że właśnie w tym rejonie część samochodów zajmuje bardzo długo miejsca parkingowe dla punktów usługowych, no robiąc sobie z tego miejsca bezpłatne, prywatne parkingi. Do tego tematu myślę, że w czasie roku budżetowego będziemy też wracać. Będziemy wracać w trakcie realizacji tego niezwykle istotnego zadania. Ponadto członkowie komisji po zapoznaniu się z treścią kosztorysu dotyczącego budowy oświetlenia ulicznego na drodze krajowej nr 92 na odcinku od ulicy Wojska Polskiego do ulicy Sadowej wnioskują o dokonanie ustaleń, czy na wyżej wymienionym odcinku możliwy jest montaż oświetlenia z dwustronnymi oprawami w pasie zieleni rozgraniczającymi jezdnię, co zdaniem komisji wpłynęłoby na obniżenie kosztów takiej inwestycji. Oczywiście wniosek rozsądny, ale niestety obawiamy się, że nie będzie mógł być zrealizowany zgodnie z oczekiwaniami Wysokiej Komisji. Tą sprawą zajmuje się pan burmistrz Skarżyński. Czynione są ustalenia z zarządcą drogi krajowej. Komisja Obywatelska, a w zasadzie pani radna Anna Bartoszewicz, złożyła wnioski do projektu budżetu między innymi takie: zabezpieczenie środków budżetowych na zadanie utworzenie centrum opiekuńczo-mieszkalnego na terenie gminy Ożarów Mazowiecki na potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym. Środki na to zadanie będą pochodziły zdaniem pani radnej Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pani radna jakby na mój wniosek, w zasadzie prośbę, złożyła pismo o udzielenie informacji publicznej dotyczącej tego zadania, bo my taki wniosek już w roku bieżącym składaliśmy. Został on w naszej ocenie z istotnie błahych powodów odrzucony. I oczywiście będziemy dalej aplikowali o te środki przy następnym naborze, jeśli środki zewnętrzne pokażą się właśnie z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Będziemy chcieli Wysokiej Radzie zaproponować powrót do dyskusji, a w zasadzie już nawet nie dyskusji, tylko znamy Państwu relacje z naszych działań w kontekście tego zadania, ponieważ my jesteśmy gotowi. My jesteśmy gotowi pod względem projektowym, pod względem PFU, pod względem własnościowym i zgodnością z planem zagospodarowania przestrzennego
terenu, gdzie ten obiekt miałby powstać. Wielokrotnie i również Wysoka Rada, czy poszczególni radni wspominali, że jest to temat ważki dla nas, istotny, więc taką deklarację, oczywiście ona nie ma przymiotu zapisu w budżecie, ale to tylko ze względu na niefortunne źródło finansowania. Drugi wniosek, utworzenie budowa tężni solankowej, środki finansowe na wyżej wymienione zadanie będą pochodziły z otrzymanej nagrody w kwocie 1 miliona złotych w konkursie Rosnąca odporność na dowolny cel przeznaczony na przeciwdziałanie COVID-19. Ja oczywiście jestem absolutnie daleki od tego, żeby wchodzić w kompetencje Wysokiej Rady i mam wrażenie, że ten wniosek będzie dzisiaj przez Państwa głosowany. Natomiast ja na każdej komisji, gdzie odnoszę się jakby do tego rodzaju wniosków, a w zasadzie do tego wniosku, uważam, że jest to wniosek o charakterze separatystycznym, ponieważ złożyliśmy, czy ja złożyłem jakby publiczną deklarację, zresztą na wniosek i zgodnie z oczekiwaniami radnych, aby ta kwota 1 000 000 złotych, która znalazła się na naszym koncie, była rozdysponowana zgodnie z wolą większości mieszkańców. Zaproponujemy kilka rozwiązań, kilka zadań inwestycyjnych o znacznym koszcie, żeby te pieniądze nie zostały roztrwonione. Ale to myślę, że będziemy z tym gotowi do końca pierwszego kwartału. Oczywiście, jeśli Wysoka Rada zdecyduje inaczej w głosowaniu, burmistrz zdecyduje i zachowa się tak, jak Wysoka Rada sobie życzy. Pan radny Tadeusz Bytkowski wycofał swój wniosek, więc go nie będę czytał. Zarówno pani radna Dorota Jaworska, jak i pan radny Adrian Antosiewicz również, jak wnioskuje z odczytanych protokołów, swoje prośby i wnioski wycofali. Natomiast ja podtrzymuję tutaj wolę wykonania remontu budowy chodnika, to w zależności od okoliczności, od skrzyżowania ulicy Lipowej i Ogródkowej do cmentarza w ulicy. Mamy tam trudność, a może błogosławieństwo, zależy jak na to spojrzeć, w postaci zabytkowej Alei Lipowej. Niemniej jednak nie ulega dyskusji, że ten chodnik ma głęboki sens i usprawiedliwienie. Komisja Społeczno-Techniczna wskazała w swoim protokole konieczność zwiększenia środków dla osponu i ta uwaga została uwzględniona w autopoprawkach, które będą czytane przez panią skarbnik podczas naszego procedowania uchwały budżetowej i pracami nad budżetem. Bardzo dziękuję. Dziękuję za stanowisko burmistrza w sprawie opinii komisji stałych. Przechodzę do punktu D. Dyskusji nad projektem uchwały budżetowej. Zanim przejdziemy do autopoprawki, która mam nadzieję za chwileczkę zostanie zgłoszona, tak już trochę wyprzedzając poprzednie moje wystąpienie, chciałem się odnieść do wniosków, które były składane w trakcie procedowania projektu budżetu na 2022 rok. Tak jak powiedział burmistrz, część uwag, wniosków została skonsumowana autopoprawką, która za chwilę będzie przedstawiona, aczkolwiek nie wszystkie. I tutaj, żeby nie było żadnych wątpliwości, chciałem powiedzieć, że pani radna Anna Bartoszewicz złożyła wniosek do projektu budżetu na 2022 rok zabezpieczenie środków budżetowych na zadanie utworzenie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego na terenie gminy Ożarów Mazowiecki na potrzeby dorosłych osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym i umiarkowanym i jako źródło finansowania wskazała Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. W mojej ocenie ten wniosek nie spełnia warunków formalnych, dziękuję za podpowiedź, uciekło mi słowo, ponieważ w projekcie budżetu na 2022 rok nie ma takiej pozycji jak Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Ja wiem, że coś takiego funkcjonuje w budżecie państwa, ale w naszym budżecie gminy nie ma czegoś takiego. W związku z tym w mojej ocenie nie spełnia wymogów formalnych ten wniosek. Nie będę poddawał go pod głosowanie. Natomiast wniosek o utworzenie, budowę tężni solankowej i tu jest wskazane źródło finansowanie, środki finansowe będą pochodziły z otrzymanej nagrody w kwocie 1 000 000 zł w konkursie Rosnąca odporność na dowolny cel przeznaczony na przeciwdziałania COVID-19 jak najbardziej, ponieważ mamy taką pozycję zapisaną w budżecie. No i tak jak wcześniej słyszeliśmy, pan radny Tadeusz Pytkowski wycofał wniosek, swój wniosek, gdzie w mojej ocenie też był prawidłowo złożony, ale wycofany. I pan radny Adrian Antosiewicz, pani radna Dorota Jaworska też wycofali swój wspólny wniosek, który miałem zamiar poddać pod głosowanie, bo też w mojej ocenie spełnia wymogi formalne, ale w związku z tym, że państwo wycofaliście, nie będę poddawał pod głosowanie, czyli tak sumując krótko, był jeszcze wspólny wniosek Komisji Gospodarczej i Społeczno-Technicznej o rozdzielenie zadania budowa bazy ZWIK-u, ZUK-u na po prostu rozdział, żeby jeszcze budowa bazy ZWIK-u była w tym ujęta i to jest skonsumowane w autopoprawce, więc tutaj nie będę się do tego odnosił. Natomiast wszystkie inne to były takie sugestie zgłaszane podczas komisji, prac komisji. One nie nosiły znamion wniosku formalnego. To tyle, jeżeli chodzi o wnioski złożone do propozycji budżetu. Jesteśmy w punkcie E, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Oddaję państwu głos. Pan radny Sławomir Kowalski, proszę. Dziękuję bardzo. Następnie chciałem podziękować panu burmistrzowi, że w tak szczegółowy sposób odniósł się do uwag Komisji Gospodarczej zawartej w ostatnim protokole odnośnie budżetu na rok 2022. Panie przewodniczący, my nie wnioskowaliśmy z Komisją Społeczno-Techniczną o rozdzielenie tego zadania, tej inwestycji, a wręcz odwrotnie, o rozszerzenie zakresu, czyli żeby to była baza ZUK i ZWIK na jednym terenie. Natomiast z uwagi na finansowanie tego zadania z dwóch źródeł zostało ono przez organ wykonawczy rozdzielone. Także jest wszystko ok od strony formalnej. Dobrze. Natomiast tak, no my też mieliśmy niespożyte chęci, żeby złożyć jakieś uwagi czy wnioski do zmian w uchwale budżetowej, ale po przeprowadzonej dyskusji z panią skarbnik i z panem burmistrzem uznaliśmy, że z uwagi na zapewnienia o prowadzeniu tych zadań już po uchwaleniu budżetu przez Radę Miejską na rok 2022 i pojawieniu się wolnych środków w budżecie, będziemy, jak to pan wiceburmistrz Skarżyński mówi, mieli z tyłu głowy te zadania, aby je wprowadzić do budżetu. Natomiast panie burmistrzu, tutaj myślę, że chyba już dorośliśmy do tego, żeby już przynajmniej te pierwsze jaskółki pojawiły się odnośnie stref płatnego parkowania w Ożarowie i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzało. Tutaj taką wstępną analizę z burmistrzem Skarżyńskim zrobiliśmy. Nie jest to aż tak tragiczny koszt z montażem parkometrów. Zobaczymy, jak to się sprawdzi i uważam, że jest to zadanie warte do realizacji. Natomiast w przypadku oświetlenia na Dega 92, ja może na razie nie będę mówił, chociaż mam tego świadomość, bo burmistrz Skarżyński mnie poinformował, jakie są koszty montażu oświetlenia na tym odcinku, który jest około 500 metrowy, ale uważam, że dopóki nie spróbujemy, a może nawet nie wymusimy na generalnej dyrekcji montaż takiego, a nie innego oświetlenia, czyli jednego ciągu oświetlenia na dwie strony, czyli na dwie jezdnie na tym odcinku, to nie będziemy wiedzieli, czy to można zrobić, czy nie. Uważam, że gra jest warta świeczki, bo tutaj no, jest ładny kilkaset tysięcy warta inwestycja. Ja wiem, że akurat tego odcinka brakuje, bo my zawsze już od kilku lat piszemy w protokołach, żeby to zrealizować. Natomiast w tym roku przeraziły nas koszty, kiedy otrzymaliśmy informację od burmistrza, ile to by miało kosztować. Dlatego jest taka propozycja, żeby spróbować zastosować inne rozwiązanie, na pewno tańsze, nieważne ile. I prosiłbym tutaj pana burmistrza Skarżyńskiego, żebyśmy się naprawdę intensywnie pochylili nad tą kwestią i sprowokowali zmianę tej decyzji, jeżeli taka była ze strony generalnej dyrekcji. No i to by było w zasadzie wszystko. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dobrze, dziękuję. Pan radny Kamil Bednarski. Dziękuję.
panie przewodniczący. Ja dodam tylko, że Komisja Budżetowa również wnioskowała w zasadzie o rozszerzenie zadania ujętego w dziale 700 o nazwie projekt i budowa bazy ZUK. Z uwagi na to, że tutaj szeroko rozdyskutowaliśmy w zasadzie wszyscy poszczególne komisje, że z uwagi na charakter lokalizacji proponowanej bazy ZUK, tak, i charakter nieruchomości, wskazane by było umieszczenie tam tych dwóch instytucji, które funkcjonują na terenie gminy, tak. I ja teraz jeszcze mam takie pytanie, panie przewodniczący, czy przed ciągiem dalszym dyskusji nie wskazane by było przedstawienie autopoprawki, tak, bo de facto dyskutujemy o budżecie, a autopoprawka na tą chwilę nie została jeszcze przedstawiona. Jest następny w kolejności, także jeżeli pan przewodniczący zakończył wypowiedź, to przekazuję głos. Na tą chwilę tak, dziękuję. Bardzo proszę. Autopoprawki do uchwały budżetowej na rok 2022. W projekcie uchwały budżetowej na rok 2022 gmina Żarów Mazowiecki wprowadza się następujące autopoprawki. Paragraf 2, punkt 2 otrzymuje brzmienie: ustala się przychody budżetu w kwocie 28 688 tysięcy z następujących tytułów emisji obligacji w kwocie 28 688 tysięcy złotych. I to jest ten błąd, o którym wspominałem i który zarówno poszczególne komisje, jak i Izba w swojej opinii wskazała. Tabeli 2, planowane wydatki budżetu na 2022 rok. Wprowadza się następujące zmiany w dziale 700, gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 704, różne jednostki gospodarki mieszkaniowej. W kolumnie czwartej plan kwotę 100 tysięcy zastępuje się kwotą 50 tysięcy złotych. W kolumnie 14 wydatki majątkowe kwotę 100 tysięcy zastępuje się kwotą 50 tysięcy. To jest ono właśnie, powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków o kwotę 50 tysięcy na zadanie inwestycyjne pod nazwą projekt i rozbudowa bazy ZUK w Żarowie Mazowieckim, ale tylko po to, żeby dodać to zadanie, czyli budowa bazy ZWIK dokładnie w tym samym miejscu. W rozdziale 70005, gospodarka gruntami i nieruchomościami, w kolumnie czwartej planowaną kwotę 3 492 570 zł zastępuje się kwotą 3 518 702 zł. W kolumnie piątej wydatki bieżące kwotę 2 292 570 zł zastępuje się kwotą 2 318 702 zł. W kolumnie dziewiątej dotacje na zadania bieżące wprowadza się kwotę 26 132 zł. W rozdziale 70007, gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, w kolumnie czwartej planowaną kwotę 6 403 426 zł zastępuje się kwotą 6 377 294 zł. W kolumnie piątej wydatki bieżące na kwotę 2 053 426 zł zastępuje się kwotą 2 027 294 zł. W kolumnie dziewiątej dotacje na zadania bieżące kwotę 2 053 426 zł zastępuje się kwotą 2 027 294 zł. Zmiany w punkcie B i C wynikają z przeniesienia kwoty 26 132 zł dotacji na zadania bieżące dla zakładu usług komunalnych między poszczególnymi rozdziałami. W związku z powyższym zmianie ulegnie załącznik nr 1, dotacje udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych, oraz załącznik nr 2, plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2022 rok. Przekazuję autopoprawkę. Ciąg dalszy, pani skarbnik. Punkt drugi w dziale 801, oświata i wychowanie, w kolumnie 4, plan kwotę 96 424 322 zł zastępuje się kwotą 97 924 322 zł. W kolumnie 14 wydatki majątkowe kwotę 13 240 000 zastępuje się kwotą 14 740 000. W rozdziale 801.01 w kolumnie 4 plan kwotę 47 523 352 zł zastępuje się kwotą 49 023 352 zł. W kolumnie 14 wydatki majątkowe kwotę 9 900 000 zastępuje się kwotą 11 400 000. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadania inwestycyjne
pod nazwą Modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych o kwotę 1 500 000. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodują również zmiany w tabeli 2a Plan wydatków majątkowych na rok 2022. Dział 852 Pomoc społeczna w kolumnie 4 Plan. Kwotę 2 852 444 zł zastępuje się kwotą 2 867 444 zł. W kolumnie 5 Wydatki bieżące. Kwotę 2 852 444 zł zastępuje się kwotą 2 867 444 zł. W kolumnie 9 dotacji na zadania bieżące kwotę 80 tysięcy zastępuje się kwotą 95 tysięcy. W rozdziale 852-95 pozostała działalność w kolumnie 4 plan kwotę 105 tysięcy zastępuje się kwotą 120 tysięcy. W kolumnie 5 wydatki bieżące kwotę 105 tysięcy zastępuje się również kwotą 120 tysięcy. W kolumnie 9 dotacje na zadania bieżące kwotę 80 tysięcy zastępuje się kwotą 95 tysięcy złotych. W związku z powyższym zmianie ulegnie załącznik nr 1 dotacje udzielane w 2022 z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. W dziale 900 Gospodarka Komunalna Ochrona Środowiska w kolumnie 4 plan kwotę 47 957 927 zł 87 groszy zastępuje się kwotą 48 007 927 zł 87 groszy. W kolumnie 14 wydatki majątkowe kwotę 9 410 977 zł 60 groszy zastępuje się kwotą 9 460 977 zł 60 groszy. W rozdziale 901 Gospodarka ściekowa i ochrona wód w kolumnie plan kwotę 23 328 500 zł zastępuje się kwotą 23 378 500 zł. W kolumnie 14 wydatki majątkowe kwotę 6 010 000 zastępuje się kwotą 6 060 000. Powyższe zmiany wynikają z wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą Projekt i rozbudowa bazy ZWIK w Ożarowie Mazowieckim. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodują również zmiany w tabeli 2a Plan wydatków majątkowych na rok 2022. W dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w kolumnie 4 plan kwotę 5 914 762 zł 92 grosze zastępuje się kwotą 4 399 762 zł 92 grosze. W kolumnie 5 wydatki bieżące kwotę 4 414 762 zł 92 grosze zastępuje się kwotą 4 399 762 zł 92 grosze. Kolumna 9 dotacje na zadania bieżące kwotę 4 150 600 zł zastępuje się kwotą 4 135 600 zł. W kolumnie 14 wydatki majątkowe wykreśla się kwotę 1 500 000. W rozdziale 921.09 domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w kolumnie 4 plan kwotę 4 100 000 zastępuje się kwotą 2 600 000. W kolumnie 14 wydatki majątkowe wykreśla się kwotę 1 500 000. Powyższa zmiana wynika z wykreślenia zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa świetlicy w Macierzyszu. Zadanie zostanie zrealizowane z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. Zmiany w wydatkach majątkowych spowodują również zmiany w tabeli 2a Plan wydatków majątkowych na rok 2022. W rozdziale 921-95 pozostała działalność. W kolumnie 4 plan kwotę 304 162 zł 92 grosze zastępuje się kwotą 289 162 zł 92 grosze. W kolumnie 5 wydatki bieżące kwotę 304 162 zł 92 grosze zastępuje się kwotą 289 162 zł 92 grosze. W kolumnie 9 dotacje na zadania bieżące kwotę 40 tysięcy zastępuje się kwotą 25 tysięcy. W związku z powyższym zmianie ulegnie załącznik nr 1 dotacji udzielane w 2020 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych. W tabeli 2a Plan wydatków majątkowych na rok 2022 wprowadza się następujące zmiany. W dziale 600 Transport i łączność, w rozdziale 616 Drogi publiczne gmina wprowadza się następujące zmiany nazw zadań inwestycyjnych. W kolumnie trzeciej treść zmienia się nazwę zadania pod nazwą 2019 promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki, Leszno, Stary Babice, które otrzymuje brzmienie promowanie zrównoważonej mobilności miejskiej poprzez rozwój sieci dróg rowerowych na terenie gmin Ożarów Mazowiecki,
Leszno i Stare Babice. W związku z podziałem na finansowanie z budżetu Unii Europejskiej i budżetu krajowego powyższe zadanie występuje w dwóch pozycjach tabeli. W związku z powyższym nazwa zostanie zmieniona w obu przypadkach. W dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa, w kolumnie czwartej plan na 2022 kwotę 5 milionów 650 zastępuje się kwotą 5 milionów 600. W rozdziale 704 różne jednostki obsługi mieszkaniowej, w kolumnie 4 plan na 2022 kwotę 100 tysięcy zastępuje się kwotą 50 tysięcy. Powyższa zmiana dotyczy zmniejszenia środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą projekt i rozbudowa bazy ZUB w Ożarowie Mazowieckiej o kwotę 50 tysięcy. Plan o zmianie w kolumnie 50, w kolumnie 4 wynosi 50 tysięcy. W rozdziale 707 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy w kolumnie 3 treść zmienia się nazwą zadania pod nazwą projekt i przebudowa budynków komunalnych przy ulicy Fabrycznej 3 Józefowy, która otrzymuje brzmienie projekt i przebudowa budynków komunalnych przy ulicy Fabrycznej 3 i 5 w Józefowie. W rozdziale 801 oświata i wychowanie w kolumnie 4 plan na 2022 kwotę 13 240 000 zastępuje się kwotą 14 740 000. W rozdziale 801 szkoły podstawowe w kolumnie 4 plan na 2022 kwotę 9900 zastępuje się kwotą 11 400 000. Powyższa zmiana dotyczy zwiększenia środków na zadanie inwestycyjne pod nazwą modernizacja i wyposażenie placówek szkolnych o kwotę 1 500 000, która po zmianie wynosi 1 600 000. W rozdziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kolumnie plan na 2022 kwotę 9 410 977 zł 60 groszy zastępuje się kwotą 9 460 977 zł 60 groszy. W rozdziale 901 gospodarka ściekowa i ochrona wód w kolumnie plan na 2022 kwotę 6 010 000 zastępuje się kwotą 6 060 000. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pod nazwą projekt i rozbudowa bazy ZWIK w Pożarowie Mazowieckim w wysokości 50 000 zł. W rozdziale 919 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie z środowiska w kolumnie 3 treść zmienia się nazwę zadania z brzmiącego 2019 odnowienie odwodni na terenie gminy, które otrzymuje brzmienie odnowienie odwodni na terenie gminy. Usuwa się dział 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, rozdział 921.09 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby w związku z wykreśleniem zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa świetlicy w Macierzyszu. Zadanie zostanie zrealizowane z wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021. W tabeli 7 wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Unii Europejskiej w 2022 w pozycji 3 dodaje się nazwę projektu w brzmieniu e-usługi dla szkół w ramach ZIT w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Ponadto zmianie ulegnie również uzasadnienie, co związane jest z wprowadzeniem powyższych autopoprawek do projektu budżetu na 2022. Dziękuję. Dziękuję za przedstawienie autopoprawek do projektu budżetu na 2022 rok. Pan radny Zbigniew Szelembaum już od pewnego czasu czeka. Bardzo proszę. Jeszcze raz. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Chciałem przedstawić państwu opinię klubu Forum Samorządowe w sprawie projektu budżetu gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2022. Klub Radnych Forum Samorządowe po przeprowadzonych dyskusjach z udziałem pana burmistrza i pani skarbnik dokonał analizy budżetu gminy Ożarów Mazowiecki na rok 2022, którą niniejszym prezentuje. Przyjęte w projekcie budżetu gminy dochody na wysokości 245 784 886 zł nie pokrywają w pełni wydatków w wysokości 264 225 037 zł i 32 grosze, w wyniku czego zaplanowano deficyt w wysokości 18 440 151 zł i 32 groszy, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji. Zaplanowane źródło finansowania deficytu jest zgodne z artykułem 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Jak wynika z powyższego, zaplanowane wydatki bieżące nie przekraczają zaplanowanych dochodów bieżących
co oznacza spełnienie wymogu wynikającego z artykułu 242 ustawy o finansach publicznych. Planowany budżet jest kompromisem pomiędzy potrzebami mieszkańców, których wciąż przybywa, a możliwościami finansowymi gminy. Klub Forum Samorządowe z uznaniem chce podkreślić fakt otrzymania pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o projekcie budżetu na rok 2022 przedłożonym przez burmistrza Ożarowa Mazowieckiego wraz z prognozą łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informacje o sposobach jego pokrycia. Według przedłożonych danych prognozowane łączne zadłużenie gminy Ożarów Mazowiecki na koniec 2022 roku wyniesie 119 586 219 zł i 19 groszy, co stanowi 48,65% planowanych dochodów. Prognozowany wskaźnik długu nie przekroczy dopuszczalnego limitu, o którym mowa w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Zaplanowana kwota spłaty zadłużenia wynosi 10 247 848 zł i 68 groszy, co stanowi 4,17% planu dochodów budżetowych. Oznacza to, że nie zostaną przekroczone progi określone w ustawie o finansach publicznych. Reasumując, należy podkreślić, iż zaplanowane dochody i przychody w porównaniu z planowanymi wydatkami i rozchodami świadczą o zrównoważonym budżecie gminy. Natomiast z coraz większym niepokojem patrzymy na wzrost części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin, tak zwane janosikowe, która w 2022 roku obligatoryjnie została ustalona na kwotę 11 301 220 zł, czyli w stosunku do roku bieżącego wzrosła o 42,14%. Wypłacana z naszego budżetu kwota janosikowego to ponad 61% planowanego deficytu. Proszę Państwa, to jest naprawdę porażająca kwota. Tym bardziej, pomimo powyższego wydatku doceniamy ambitnie zaplanowane wydatki majątkowe na znaczną kwotę, to jest 47 157 881 zł i 70 groszy. Spośród inwestycji zaplanowanych na 2022 rok warto wymienić te najważniejsze, jak rozbudowa sieci dróg rowerowych 4 miliony zł, budowa budynku mieszkalnego w Umiastowie 4 250 000, zakup autobusu elektrycznego dla szkolnego za 2 599 000, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Konotopa 2 500 000, budowa boiska z lodowiskiem przy Szkole Podstawowej nr 1 w Ożarowie 1 000 000 zł, budowa szkoły w Umiastowie 8,5 miliona, czy projekt i budowa basenu w Kręczkach 5,5 miliona zł. Podsumowując, należy podkreślić, że zaplanowany przez burmistrza budżet gminy Ożarów Mazowiecki na 2022 rok jest ambitny, a jednocześnie oparty na solidnych i racjonalnych podstawach. Do opracowania przedstawionego budżetu wykorzystane zostały dostępne na chwilę obecną wskaźniki i dane wynikające zarówno z doświadczenia, jak i udostępnione przez Ministerstwo Finansów. Budżet jest tylko planem, który chcemy zrealizować w 2022 roku, ale wpływ na jego realizację ma wiele zmiennych, które mogą się wydarzyć, ale nikt nie potrafi ich dzisiaj przewidzieć i o tym warto dzisiaj pamiętać. Klub Forum Samorządowe, biorąc pod uwagę obiektywne uwarunkowania w zakresie gospodarki finansowej samorządu, pozytywnie opiniuje projekt budżetu gminy Ożarów Mazowieckich na 2022 rok. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję Panu Przewodniczącemu. Dziękuję Panu Przewodniczącemu za przedstawienie opinii klubu Forum Samorządowe. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan radny Marcin Sowicki, proszę. Dziękuję bardzo.
W imieniu Klubu Radnych Prawa i Sprawiedliwości chciałbym przedstawić opinię w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Ożarów Mazowiecki. Po dokonaniu autopoprawek dokument spełnia wymogi formalne określone w ustawie o finansach publicznych. Niniejsze zostało potwierdzone również w opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zadaniem radnych jest jednak również ocena planu budżetowego pod względem merytorycznym. Jaki zatem jest to budżet? Najbardziej martwi fakt, że za wzrostem zadłużenia i kolejnym budżetem z wysokim deficytem wciąż nie widać dynamiki wzrostu wydatków majątkowych. Te 47 milionów złotych, stanowiące niecałe 18% wydatków gminy, to wynik bardzo przeciętny. Gdyby nie przesunięcie ponad 6 milionów złotych z projektu ścieżek rowerowych i budowy wiaduktów nad torami kolejowymi, które miały być zakończone i rozliczone w latach ubiegłych, ten plan inwestycyjny wyglądałby jeszcze skromniej. Kilkanaście z 28 podwarszawskich samorządów miejskich i miejsko-wiejskich zaplanowało udział wydatków inwestycyjnych w budżecie na wyższym poziomie niż w naszej gminie. I to nierzadko przy mniejszym deficycie i niższym wskaźniku zadłużenia. Niestety daleko nam, choćby do sąsiedniej gminy Grodzisk Mazowiecki, która na przyszłoroczne inwestycje przeznacza ponad 26% wydatków sięgających kwoty 107 milionów złotych. Jako radni Rady Miejskiej nie możemy oceniać budżetu i polityki finansowej wyłącznie w sposób obrazkowy, na zasadzie, że jak budujemy nowe szkoły czy moduły i tym podobne, lub w niektórych konkursach gmina zdobywa statuetki, to znaczy, że wszystko jest w porządku. Musimy zacząć zadawać sobie pytania, o ile więcej zadań można by zrealizować, gdyby na inwestycje przeznaczana była dużo większa część wydatków gminy, tak jak to ma miejsce w wielu innych podwarszawskich samorządach gminnych. Trzeba zastanowić się, dlaczego we wcześniejszych latach 2016-2019 poziom inwestycji w naszej gminie mógł wynosić ponad 20%. A obecnie każdego roku nie przekracza kilkunastu procent. Dwa lata temu w dobrej wierze poparliśmy budżet z bardzo niskimi nakładami na inwestycje, przyjmując za sensowną argumentację przygotowania się gminy do nowej unijnej perspektywy finansowej. Dzisiaj niewiele z tych przygotowań pozostało.
bo możliwości dalszego zadłużania na realizację dużych projektów współfinansowanych ze środków europejskich stały się mocno ograniczone. I to wszystko, o czym wspomniałem, dzieje się w sytuacji, kiedy gmina nie ma żadnych problemów z realizacją dochodów. Wręcz przeciwnie. Każdego roku są one znacznie wyższe od zaplanowanych w uchwałach budżetowych. W tym kontekście uwagę zwrócił również fakt, że w jednym z protokołów Komisji Budżetowej wskazano wyłącznie negatywne skutki programu Polski Ład dla dochodów gminy, czyli o 2 miliony złotych niższe wpływy z PIT i o 4 miliony złotych zwiększenie kwoty subwencji wyrównawczej, czyli tak zwanego janosikowego. Szkoda, że to spojrzenie na konsekwencje programu Polski Ład jest tak wąskie. Radni z klubu Prawa i Sprawiedliwości widzą te konsekwencje dużo szerzej. Przede wszystkim niespotykany w poprzednich latach wzrost o 15 milionów złotych wpływów z podatków i opłat w dziale budżetowym 756. Wzrost ze 123 do 138 milionów złotych. Dostrzegamy również nieuwzględnioną jeszcze w przyszłorocznym budżecie dotację 5 milionów złotych na rewitalizację w Józefowie i szansę na dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć inwestycyjnych. Nie mówiąc już o bardzo korzystnych rozwiązaniach podatkowych dla wielu mieszkańców naszej gminy. Podsumowując, przedłożony projekt uchwały budżetowej w naszej opinii po raz kolejny jest planem finansowym poniżej aspiracji, potencjału gminy i poniżej nie tylko naszych oczekiwań. Mimo wszystko wyrażamy nadzieję na pozytywne zmiany, które będą dokonywane w ciągu przyszłego roku budżetowego. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za to wystąpienie. Czy ktoś z Państwa radnych jeszcze chciałby zabrać głos? Pan burmistrz Paweł Kanclerz, proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szefowie klubów radnych, z uwagą wysłuchałem stanowiska zarówno radnych klubu Forum, jak i radnych klubu PiS. Odnoszę wrażenie, że rozmawialiśmy czy pracowaliśmy na zupełnie innych dokumentach, no ale to jest kwestia pewnej wrażliwości. Uchwycone elementy przez pana przewodniczącego Szelenbauma są oczywiste, więc udowodnione również na cyfrach, więc nie musimy się szczególnie nad nimi tutaj rozwodzić, bo one są oczywiste. Natomiast panie radny Marcinie Sowicki, muszę powiedzieć, że jestem rozczarowany jakby pana wypowiedzią, bo ona jest bardzo ogólnikowa. A znając pana dociekliwość, spodziewałem się innego wystąpienia, dużo bardziej merytorycznego, bez jakby konotacji o charakterze trochę wiecowym.
Polski Ład stanie się paktem budżetu gminy Ożarów Mazowiecki, ale też budżetu naszych mieszkańców, lada chwila. No, trudno też przecież dyskutować o tym, że gmina Ożarów Mazowiecki złożyła 3 wnioski do tego funduszu cudów wszelakich i dostaliśmy 5 milionów. Dostaliśmy. Nie znoszę tego słowa, ponieważ niczego nie dostaliśmy, a przydzielano nam z pieniędzy naszych mieszkańców najniższy grant z możliwych. Przypominam, że składaliśmy również na strażnicę, składaliśmy również na budowę szkoły. Natomiast cieszę się, że pan zwrócił uwagę na realizację rok do roku dochodów z PIT-u. Co to jest PIT? PIT, podatek od naszych mieszkańców. To nasi mieszkańcy wypracowali ten dochód, którym ze wspólnotą w szerszym tego słowa znaczeniu po prostu się podzielili. Więc jakby na to nie spojrzeć, no chyba ten wzrost PIT-u, czy wzrost dochodów o charakterze podatkowym, to jednak jest zasługa tu siedzących i naszych mieszkańców oraz oczywiście lokalizacji, co do tego nie ma wątpliwości. Jest takie powiedzenie, wiedzą sąsiedzi, jak to siedzi. Odnoszenie się do Grodziska, dobrze, że nie do Pruszkowa, obiektów, które są, miast, które są kilkakrotnie od Ożarowa większe. Szkoda pan, że pan nie zaznaczył i nie zauważył, a być może pan tego nie dostrzegł rzeczywiście, że deficyt Grodziska w roku przyszłym to jest blisko 30 milionów złotych. Natomiast utrzymanie poziomu 20% inwestycji w skali gminy Ożarów Mazowiecki, a to przekłada się to na 50 milionów złotych, wcale nie jest małym obciążeniem dla budżetu. Ja chcę tylko zwrócić uwagę, że w sposób arbitralny, być może słuszny, być może nie, to nie mnie to oceniać, państwo bierze odpowiedzialność też za swoje czyny. Obsługa programu 500+ została przeniesiona bodajże do ZUS-u, proszę mnie poprawić. Oczywiście może ktoś powiedzieć, no dobrze, przecież to tylko przerzucanie pieniędzy, powiedzmy, z budżetu państwa przez budżet gminy do kieszeni mieszkańców. Jednak na wskaźniki, co oczywiste, ma to znaczenie. Doświadczamy tego już w tegorocznym budżecie, kiedy tylko część tych środków została przesunięta, bo mogą być przesuwane od drugiej połowy roku. W przyszłym roku dochody, oczywiście i wydatki, ale dochody, również o tę pozostałą część ulegną zmniejszeniu. Absolutnie nie wiemy, na co wskazywał też pan przewodniczący Szerenbaum, co wydarzy się na rynku pieniądza w roku przyszłym. Ja jestem pełen obaw, bo powiem panu, panie radny, tak, że jeśli nie mamy, czy którakolwiek gmina nie prowadzi dużych inwestycji o charakterze kubaturowym, to naprawdę jest kłopot, żeby wydać te 50 milionów. Nie dlatego, że nie chcemy, tylko dlatego, że firmy nie nadążają, mówiąc krótko. Nie są w stanie realizować kontraktów, które są podpisywane. Brakuje rąk do pracy w tych firmach. To ja, a nie pan, spotyka się z tymi wykonawcami i patrzy im w oczy. Oczywiście rok przyszły będzie o tyle wygodniejszy z punktu widzenia dystrybucji wydatków majątkowych, że mamy duże inwestycje, o których wspominał właśnie pan przewodniczący Szerenbaum. Szkoła, budynek komunalny, zespół basenów. No, trochę martwi mnie takie no jednak jednostronne podejście do budżetu. No, to na litość boską, no, to na co mamy wydawać te pieniądze, jak nie na potrzeby mieszkańców? Nie na teorię, tylko na praktykę.
Na co mamy wydawać środki, jak nie na szkoły, przedszkola, infrastrukturę o charakterze drogowym, kanalizacyjnym, a właśnie pana Konotopiem, bo to pana okręg wyborczy chyba, jeśli mnie pamięć nie myli. Ludzie przez Boga i ludzi zapomnieni przez tyle lat zdecydowaliśmy się na potężną inwestycję, przecież której nikt nie lubi. To lubi mieć rozkopane drogi i podwórka. Niemniej jednak w kontekście cywilizacji tego, ucywilizowania tego rejonu podjęliśmy się tego trudu. Oczywiście staramy się też czasami skutecznie, czasami mniej skutecznie nadążać nad aspiracjami o charakterze już rekreacyjnym, sportowym. To też widać dokładnie w projekcie przyszłorocznego budżetu. I tak może pół żartem, czy pół serio, aczkolwiek mówimy o pieniądzach, więc tutaj nie ma miejsca na szczególne żarty. Mam wrażenie, że zarówno ja, jak i radni Forum Samorządowego Gmin pokładają większe zaufanie w Polskim Ładzie, tak to nazwijmy, niż pan sam. No ale być może państwo wiedzą coś więcej, o czym my nie wiemy, mówiąc krótko. I tak, bo ja bardzo cenię pana często trafne uwagi dotyczące nie tylko kwestii budżetowych, ale też innych, którymi zajmuje się tutaj samorząd. Natomiast, jeśli mogę tak powiedzieć, bo to ja jestem oceniany w kontekście przygotowania projektu budżetu, pana wystąpienie trochę mnie zaskoczyło i zawiodło, bo bardzo płynnie pan umknął z takich wrażliwych tematów jak arbitralne, podkreślam, arbitralne podniesienie planu udziału w TIT-ie. To chyba też jest fakt, nie zaprzeczy pan, prawda? Ożarów Mazowiecki ma największy lub jeden z największych CIT-ów w powiecie warszawskim zachodnim, ale on realizuje się od wielu lat, może nie od wielu lat, kilku, na poziomie 8,5 miliona złotych. Tu nie wiedzieć czemu, no nie wiedzieć czemu, chyba że znowu ktoś wie więcej niż my, zaplanowano nam ten dochód na poziomie 11 milionów. Więc to jest pytanie, czy to jest pieniądz prawdziwy, czy to jest pieniądz wirtualny. Natomiast niewątpliwie konstrukcja przepisu mówiąca o udziale w CIT-ie no będzie dla gminy Ożarów bardzo bolesna, bo jeśli mamy wykonanie w roku bieżącym, a właśnie się liczymy na poziomie 53 milionów, bardzo fajnie, ale tak jak mówiłem, to się nie wydarzyło z niczego. Przyszłoroczny plan to jest 48 milionów, no to chyba jest konkret, nie mamy 5 milionów z PIT-u, a jednocześnie mamy zawyżony CIT, a jednocześnie mamy janosikowe o 4 miliony wyższe, a jednocześnie mamy kilkanaście milionów mniej z tytułu wyprowadzenia do ZUS-u 500 plus. I to są elementy, które powodują, że dysponujemy takim, a nie innym budżetem inwestycyjnym, który postaramy się zrealizować tak, jak umiemy i to realizujemy od lat kilku. Ja przypominam również, że każda inwestycja o charakterze majątkowym powoduje wydatki bieżące, istotny wzrost wydatków bieżących. Powiem więcej, podniesienie płacy minimalnej, z tym absolutnie nie dyskutuję, bo ludzie muszą zarabiać godnie, wprost przekłada się na wydatki bieżące gminy. Mówię o pracownikach, mówię o pracownikach obsługi czy administracji w edukacji. I tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. Tak budżet jest żywym organizmem. To bardzo też trafnie i po raz kolejny zauważał pan przewodniczący Szerenbaum. To jest plan. Budżet jest planem. Jak pan zauważył, pewnie rok do roku, bo już kilka lat pan zasiada w tym szansownym gremium, burmistrz Ożarowa Mazowieckiego w życiu nie patuje się i nie podnieca na przykład nadwyżką za pierwsze półrocze.
Znam takich, którzy miastu i światu ogłaszają w skali budżetu państwa ogromną nadwyżkę półroczną, a później okazuje się, że jednak jest deficyt. Rzecz oczywista, nie znam państwa, które, przynajmniej nie znam ja, które mogłoby powiedzieć, ok, zamknęliśmy rok istotną nadwyżką. Przypominam również, że my nie funkcjonujemy poza układem władzy publicznej. Finanse publiczne i finanse samorządów są immanentną częścią właśnie finansów publicznych i jesteśmy bardzo wrażliwi na reakcję rynków czy działania państwa polskiego. Zatem jeśli chcemy być, a chyba chcemy, uczciwi w ocenie, mówimy o tym, co jest dobre, mówimy o tym, co jest złe. Czy my nie popełniamy błędów? Oczywiście popełniamy. One często wynikają właśnie z nadmiernej wiary w dobrą wolę, bo to pan takiego zwrotu użył, dobrą wolę państwa polskiego w stosunku do samorządu. Ja przypominam, że artykuły od 163 do 172 Konstytucji wymieniają tam rolę samorządu terytorialnego w życiu publicznym Rzeczpospolitej. Tyle zadań, ile pieniędzy. Zasady subsydiarności. Rzeczy oczywiste, o których chcę tutaj mówić, mnie nie podnieca w żaden sposób, a szczególnie ekonomicznie, 5 milionów na remont budynków przy Fabrycznej, 3,5, ponieważ te wydatki będą dużo, dużo, dużo wyższe. Jesteśmy na to przygotowani, bo taka jest też konieczność. My dla państwa jesteśmy partnerem, a nie wasalem. Jeśli tak będziemy na ten temat patrzeć, będzie nam po prostu łatwiej zrozumieć mechanizmy, którymi kierujemy się przy konstruowaniu budżetu. Natomiast ja też rozumiem państwa rolę. No, nie po to wskazaliście siebie jako klub opozycyjny, żeby tutaj burmistrzowi szczególnie może nawet nie ułatwiać życie, bo to nie ta formuła, ale nie szczególnie pomagać, ale też cenię sobie wszelkie trafne uwagi. Natomiast kwestie czy uwagi o charakterze czy partykularnym, czy trochę demagogicznym nie robią na mnie wrażenia. Ja już o tym kiedyś mówiłem, ale to warto pewne rzeczy powtarzać. Państwo nie ponoszą odpowiedzialności. To jest jasne i to nie jest zarzut, to jest stwierdzenie. Wysłuchuję każdego państwa wniosku czy stanowiska z głęboką uwagą, natomiast podkreślam, nie ponosicie odpowiedzialności. A ja owszem, razem z zarządem i większość radnych, którzy mam nadzieję poprą ten budżet, który za chwilę będzie głosowany, podnosząc rękę za, biorą na siebie też część odpowiedzialności. Państwo tego nie musicie robić, ale zachęcam. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Janusz Kędzierski, proszę. Dziękuję. Szanowny panie radny z klubu PiS, z uwagą wysłuchałem pana wypowiedzi i pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Przy konstruowaniu budżetu gminy jest to plan dochodów i wydatków opracowywany na podstawie dostępnych wskaźników narzuconych z góry, a też na prognozowanych wskaźnikach, które są zmienne i nie można ich przewidzieć. Nie brałeś pan tego pod uwagę? Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan radny Kamil Bednarski, proszę. A dziękuję panie przewodniczący. Tak może trochę na rozluźnienie, bo jak mnie ktoś pyta na przykład, co się dzieje w gminie Ożarów Mazowiecki, jak Ożarów Mazowiecki się rozwija, odpowiadam od razu, że jest to nieustające pasmo sukcesów, tak? W przeciwieństwie do akurat kolegi z klubu PiS, który zazwyczaj zaczyna od najbardziej martwi mnie fakt. Niestety w ostatnich latach, w zasadzie tam nie było w ostatnich latach, tylko w dobrej mierze zagłosowaliśmy za budżetem. Ja myślę, że w ostatnich latach więcej osób w dobrej wierze zagłosowało za obecnie rządzącą partią, tak, która rozczarowuje troszeczkę
coraz bardziej, tak? Wprowadzając nowy ład pod koniec roku i w zasadzie ten nowy ład, czy polski ład, czy jak to tam się nazywa, no wprowadzi sporo zamieszania moim zdaniem od stycznia przyszłego roku, tak? Ja akurat myślę, że te rozwiązania wprowadzą dużo zamieszania nie tylko w życiu finansowym samorządów, ale i w życiu finansowym zarówno osób fizycznych, przedsiębiorców i tak dalej, tak? Wspomniał Pan o protokole, w którym tam napisaliśmy o tym, że różnica w PIT-ie to będą 2 miliony, tak? No w rozmowach z Panią Skarbnik, z rozmową z Panią Skarbnik wynika, że to może być różnica 5 milionów złotych, tak? Janosikowe, czyli ta subwencja równoważąca też wzrośnie o 4 miliony. Ja sobie pozwoliłem takie tutaj zrobić małe obliczenie, tak? Że te 5 i 4 miliona to jest w sumie 9 milionów i to jest przy założeniu, że mamy tam 25 tysięcy mieszkańców w gminie, to jest 360 zł mniej na głowę. No. A przy całym Janosikowym i przy całej z odgórnie narzuconym picie to jest 650 zł na głowę. Nie wygląda to najlepiej. No. Do takich rozwiązań trzeba się moim zdaniem przygotować. Tak? Ja rozmawiając tam ze swoją księgową, z innymi księgowymi, nawet z innymi przedsiębiorcami, pytając się ich, co planujecie w przyszłym roku, tak? Czy będziecie zmieniać jakąś formę opodatkowania, odpowiadali mi w ten sposób. No, mamy 200 stron nowego ładu, 500 stron wyjaśnień, tak? Czekamy na razie, tak? Może wejdzie, może nie wejdzie. Okaże się, co tam będzie, tak? Na tą chwilę już wychodzą jakieś dziury związane ze styczniem, a co się okaże dalej? Zobaczymy. No, może sądy się zakleją troszkę bardziej, bo trzeba będzie, że tak powiem, się procesować z organami podatkowymi. Tego nie wiem. Spojrzałem sobie też na taką tabelkę. Mamy też tam w protokole, jak pan skrywał nasz protokół. Z 3 grudnia to porównałem sobie dochody tak z lat kolejnych, tak? No, w 2019 roku było to 190 milionów, w 2020 231, w zeszłym roku 244 miliony, w tym roku 245. Trochę się rozczarowałem. Później się dowiedziałem, że wynik o milion złotych większy wynika z tego, że 500 plus przechodzi do ZUS-u, chociaż i tak to są znaczone pieniądze, tak? Dostajemy, wydajemy, tak? Ale jak pan wspomniał, panie burmistrzu, wpływa to na czynniki, tak? No, ja bym wolał, żeby ten budżet wyglądał trochę inaczej. Też sobie spojrzałem, jakby to było, gdybyśmy my dysponowali tymi pieniędzmi od czerwca do końca roku, budżet by wynosił 281 milionów, nie 245, tak? Ja tak się jeszcze zastanawiam, bo ta smutna melodia w zasadzie przy każdych budżetowych uchwałach. Ja nie wiem, chciałbym mieszkać w takim miejscu, gdzie jest tak smutno w sumie, nie? Bo tak porównujemy do Grodziska, do Błoniak, tam jest wspaniale. Może warto by przemyśleć, nie? Tam jakieś rozwiązanie migracyjne, no. Chociaż tak porównawczo w rozmowach, w dyskusjach tutaj, bez szczegółowej analizy, to możemy sobie wrzucać takie rzeczy, tak? Bo nie jesteśmy w stanie w tym momencie ich porównać de facto. Pan burmistrz wspomniał o deficycie Grodziska Mazowieckiego, tak? Który wynosi odpowiednio więcej, tak? Też do ich wydatków majątkowych, tak? Więc ja bym spojrzał tak trochę z perspektywy może nie klubu, który reprezentujecie, tylko z perspektywy tego miasta, mimo wszystko, w którym mieszkacie. Stwierdzenia pana Grzegorza Karola, który niejednokrotnie powtarzał, że przyszedł tutaj kontrolować, sprawdzać i kontrolować, tak? Kurczę, no trzeba budować, no. Budować. No być może macie jakieś formy wpływu takie, które pozwolą wam, że tak powiem, spojrzeć trochę wyżej i coś tam podpowiedzieć takiego, żeby jednak ten samorząd, bo ja odnoszę takie wrażenie, że samorząd jest takim wdzięcznym dawcą, tak? Tylko czy on chce być wdzięcznym dawcą? Tego nie wiem. No, wydaje mi się, że nie, no bo ja bym nie chciał być wdzięcznym dawcą, tylko świadomym dawcą, tak? No. Na co pieniądze idą z Janosikowego? To też jest taki w zasadzie temat, który czy on jest taki sprawiedliwy, czy nie. Nie wiem, z jakiego klucza jest rozdanie tych pieniędzy, no ale widzę, że z tej subwencji równoważącej pieniądze otrzymują gminy, które mają gorszą kondycję finansową, tak? Nie powiem, że nie należy wspierać samorządów, które mają gorszą kondycję finansową. Tylko uważam, że te samorządy powinny realizować przede wszystkim te najpotrzebniejsze inwestycje, a niekoniecznie budowy basenów tężni czy jakichś innych historii. To też jest klucz taki nie do końca dla mnie zrozumiały. My sobie radzimy, bo jestem w Radzie drugą kadencję, tak? No nie widzę, żeby na ulicę wybiegali ludzie, że tak powiem, z transparentami zmieńmy władzę czy cokolwiek, tak? A raczej to się pojawia na trochę
wyższej płaszczyźnie. No. Myślę, że nasze miasto się rozwija w takim tempie, jakim się rozwija. Tak? Niektórzy mówią, że może nie budują się centra handlowe. Tak? No wyznaczyliśmy tereny pod te centra. Nie wiem, czy akurat nie ma inwestorów, którzy chcieliby tutaj, że tak powiem, poczynić tego rodzaju inwestycje. Ale według mnie zaspokajamy potrzeby mieszkańców w stopniu wyższym niż średnim. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Grzegorz Karol. Ach, tyle wątków, nie wiadomo do czego się odnieść. Panie radny Kamilu Bydnarski, nie wiem jak to powiedzieć. Nie wiem dlaczego pan mówi, że jest smutno. Ja nie wiem, czy pana martwi dyskusja nad budżetem, której do tej pory nie było, tak, dopóki nie było klubu opozycyjnego w Radzie, bo odnoszę takie wrażenie, że jest panu smutno, że dyskutujemy. No, chyba dobrze, że dyskutujemy, tak? Co prawda dyskutujemy nie o budżecie, tylko nie wiem, o cechach klubu PiS czy o Polskim Ładzie, a chciałoby się dyskutować o budżecie gminy. Jeśli my wskazujemy, że wydatki na inwestycje mogły być większe, no to ja nie rozumiem, co pan ma mi do zarzucenia, że ja nie wiem, uderzam w forum samorządowe, w burmistrza. Dwa, mój interes mieszkańców. Chcę, żeby poziom inwestycji w tym mieście był większy i chcę wiedzieć, dlaczego jest niższe niż w okolicznych gminach. Mówi pan, że nie możemy się porównywać. No, jak wygrywamy w jakich rankingach, to się zaraz porównujemy. Po prostu pokazujemy, jacy to my jesteśmy świetni, lepsi, jak to się u nas dobrze żyje, tak, w porównaniu do innych gmin. Kiedy wskazujemy, że poziom inwestycji w innych gminach jest wyższy, mimo, nie wiem, gorszych składników, wyższego wskaźnika zadłużenia, tak, no to chcemy uzyskać odpowiedź. No, pan burmistrz strasznie się tutaj nagadał, tak, ale generalnie to powiedział dwie rzeczy, tak, istotne, tak, ja wyłowiłem te, dla mnie przynajmniej, tak, no powiedział, że no koncentrujemy się na wydatkach bieżących i one są wysokie. I dla mnie no to jest odpowiedź, dlaczego po prostu wydajemy mało na inwestycje, po prostu no dużo konsumujemy jako administracja. Może powinniśmy się skupić na oszczędnościach, zastanowić się, gdzie możemy te pieniądze oszczędzić, tak? Albo gdzie możemy zdobyć jeszcze więcej, żeby ten poziom inwestycji był jednak większy. Ja nie dostałem odpowiedzi, mimo że pan burmistrz bardzo dużo tutaj powiedział, nie uzyskałem odpowiedzi na pytanie, dlaczego kiedyś to było 20%, czy powyżej 20% wydatków, a teraz nie, mimo że gmina była biedniejsza i dochody gminy po prostu były mniejsze, a jednak potrafiliśmy inwestować 20 albo więcej procent po prostu w roku na inwestycje. Ja nie rozumiem tego tonu, bo o co chodzi? Mamy nie rozmawiać o budżecie? Panie radny Kamilu Wednarski, no mamy nie rozmawiać o budżecie? No chyba po to, żeśmy się tutaj zebrali, po to dostaliśmy te mandaty, żeby o budżecie rozmawiać. I tutaj nie ma żadnego tonu pesymistycznego. No po prostu jeśli my potrafimy tylko wskazać na to, że w tym budżecie, że poziom wydatków na inwestycje mógłby być większy, no to chyba to jest pozytywna ocena budżetu, nie? No moglibyśmy tam inne rzeczy, no to nie bardzo rozumiem po prostu. Tak? Tutaj cały czas chodzi o to, na to cały czas wskazujemy, że no to tak tutaj odnosząc się do wypowiedzi radnego Janusza Kędzierskiego, no my musimy planować, no i musimy dobrze planować. Ja panu radnemu po tej sesji wyślę opracowanie, jest takie opracowanie, ja je pewno gdzieś tam publicznie już udostępniałem, jest takie opracowanie pana doktora, który oceniał jakość planowania w gminach, tak? I zrobił to na przykładzie gminy Ożarów Mazowieckich. No i wykazał, no niestety, tak, chociaż ja zeszły rok oceniam już o wiele lepiej, że to planowanie jest po prostu na dość niskim poziomie ze względu na to, na te nieustanne poprawki w budżecie, tak, nieustanne zmiany, które w zasadzie co sesję mamy. On tam wykazał po prostu w sposób naukowy, konkretny, tak, porównując z innymi gminami, że to niestety w naszej gminie jest i to jest dokument naukowy, który ja chętnie panu prześlę, żeby pan się zapoznał i zobaczył po prostu, jak to naukowiec
ekonomista, finansista tak ocenia i też specjalista od samorządów tak ocenia po prostu tą jakość w naszej gminie. No z tego powinniśmy wyciągać jakieś wnioski, jeśli tak jest. No ja nieustannie protestuję przeciwko temu, co mówi pan burmistrz, może komuś podobać albo nie, przeciwko pojęciu budżet startowy. No nie ma budżetu startowego, no jest budżet i koniec. No jest to uroczysta sesja, zatwierdzamy budżet, głosujemy, tak, istotne wydarzenie, no, a deprecjonowanie tego, mówienie, że to jest budżet startowy, w zasadzie to nie ma znaczenia, bo my sobie go za chwilę zmienimy, coś przesuniemy, coś usuniemy, no, to no, szanujmy siebie, no, szanujmy ten budżet, szanujmy naszą pracę i dyskutujmy po prostu, no. I dyskutujmy na temat budżetu, a nie na wiewon, bo ja już nie mogę, no, słyszę ciągle o Janosikowym. No takie są uwarunkowania, to ani to PiS, ani PO, ani nie wiem, Koalicja Obywatelska na to nie ma wpływu. No ktoś kiedyś ustalił, żyjemy w takim państwie, w takiej organizacji, tak, i jest to Janosikowe i ciągle odnoszenie się do tego Janosikowego, no po prostu ja tego nie rozumiem. No to jest istotny wskaźnik, istotny czynnik naszego zarządzania, który po prostu musimy brać pod uwagę i tyle. No, takie jest prawo, tak to ktoś urządził, tak i już. No, jesteśmy w różnych organizacjach samorządowych, no to walczmy tam po prostu o zniesienie tego Janosikowego, ale nie tutaj na Boga. No, co my tutaj możemy zrobić? Możemy tylko zapoznać się z informacją pana burmistrza, ile niestety zapłacimy tego Janosikowego, natomiast walkę polityczną o to trzeba stoczyć w tych organizacjach samorządowych, do których przystępujemy tak coraz chętniej i tyle. To chyba tyle. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Mam propozycję tylko, żebyśmy jednak skupili się bardziej nad kwestiami budżetu, projektu budżetu na 2022 rok. Rozumiem, że pan radny Kamil Bednarski chce się odnieść, tak? Tak, bardzo proszę. Dziękuję panie Grzegorzu, że pan tak trochę z impetem powiedział, to się trochę tak i ożywiło, tak? Ja nie jestem absolutnie przeciwny dyskusji na temat budżetu, bo po to się tutaj spotkaliśmy i w takim punkcie, że tak powiem, procedowania dzisiejszej sesji jesteśmy, tak? Słucham? A to już pana. Znaczy ja miałbym do pana prośbę, bo ja sobie wysłuchałem pana, tak? Wie pan, nie wtrącałem tam żadnych słów. Jeśli ma pan odmienne zdanie, no to... No trudno, to jest pana zdanie, tak? Dlaczego pan wspomniał jeszcze o tym smutku takim? No nie wiem, no chyba słuchał pan kolegi, że tak powiem, który siedzi po lewej ręce, tak? No, w jakiej to, że tak powiem, mantrze było przeczytane, jak to było sformułowane wszystko, tak? Tu się pan posiłkuje jeszcze Janosikowym, że jest ustalone, że tak powiem, przez prawodawcę, tak? Tylko zmienił się algorytm, tak? Bo z rozmów tutaj, które prowadziliśmy podczas, że tak powiem, procedowania nad projektem budżetu, zapytałem się, jakby wyglądało w tym roku, tak? Wyglądałoby na tym samym poziomie, co w zeszłym, tak? No dobra, no ale teraz jest 4 miliony więcej prawie, tak? No przykro mi bardzo, tak? No, bo się zmieniło, no bo ktoś tam sobie, że tak powiem, no... Zmienił algorytm, tak? No i to nie był chyba no, nikt tam nieznany, tak? No i teraz co do diagnozy pana doktora, tak? Wspomniał pan jakimś tam panu doktorze, tak? Który jest ekonomistą, finansistą i tak dalej, tak? I on postawił taką diagnozę, że no mogłoby być u nas lepiej. No powiem tak, jak ja chcę diagnozy, to idę co najmniej do 2. Albo 3, tak, no. Żeby tą diagnozę poznać, tak? Bo czasami diagnoza pana doktora jednego będzie taka, a drugiego będzie taka. Potrzebuje obiektywizmu w tym wszystkim. Na pewno nie jest wyznacznikiem, że tak powiem, jeden pan doktor. Nie, no pewnie, że tak. No na tym polega dyskusja, tak? No. Coś jeszcze miałem panu powiedzieć, panie Grzegorzu. To może nawet coś miłego chyba. W następnym wejściu. Znaczy nie, no ja to traktuję po prostu jako rzeczową dyskusję, tak, na temat tego, co tutaj robimy, no. Ja powiem panu jeszcze taką jedną w sumie refleksję, a propos tego, że no, stanowimy tutaj jakąś grupę, która w poprzedniej kadencji, że tak powiem, w większości stanowiła ludzi wybranych z ich konkretnych okręgów, tak. To się za bardzo nie zmieniło, tak, bo to też nie my spowodowaliśmy taką zmianę, tylko przyrost mieszkańców, tak, że musieliśmy, że tak powiem, inaczej kandydować, chcąc pełnić mandat radnego, tak? No trochę ordynacja ja się nie zmieniła, że tak powiem, niczym, tak? Nie interesuje. Znaczy,
Nie, ale to wynika z liczby... To ordynacja się chyba nie zmieniła, tylko wynikało to z przekroczenia liczby mieszkańców powyżej 20 tysięcy, tak? No okej, okay, dobra. Dobra, dobrze, czy my moglibyśmy w kierunku projektu budżetu na 2022 rok? Oczywiście, panie przewodniczący, nadal jesteśmy, że tak powiem, w obwodzie budżetu, tak? Chcę powiedzieć, że ja tu reprezentuję mieszkańców ze swojego okręgu i dbam o to, żeby było im jak najlepiej, a przede wszystkim też i mieszkańcom całej gminy. I to. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Jacek Rosłon, proszę. Ja chciałem tylko w odpowiedzi na to stanowisko. Nie lubię, kiedy ktoś obligatoryjnie stwierdza, że radni powinni, należałoby, jesteśmy zobowiązani i w ogóle, bo pytanie, kto nas do tego zobowiązuje i jak radni powinni, według kogo? Pracując nad budżetem myśleć tak, tak czy tak. Ja tylko, panie radny, nie rozumiem jednej rzeczy. Bo jest pan na komisjach i jakoś nie, oczywiście mówimy tutaj o dyskusji nad budżetem, panie Grzegorzu Karolu, ale jakoś nie widzę tych propozycji na komisjach konkretnych, na co miałyby te pieniądze więcej wydawane, jakie konkretne projekty miałyby się realizować. I druga rzecz, a jeżeli miałyby się dodatkowo coś realizować, to pytanie, bo wiadomo, że saldo musi wychodzić tak czy inaczej, komu odjąć lub też czego zdjąć. I to jest według mnie merytoryczna dyskusja. Jeżeli chce więcej, to proponuję. Jeżeli nie mamy projektów, które zostają odrzucone, to w takim razie mówimy tylko i wyłącznie o tym, że coś chcemy, tylko pytanie co? Bo propozycji nie ma. Więc gdyby były propozycje, może byłaby też i odpowiedź. I tu jest według mnie problem w dyskusji, że my dyskutujemy kiedy na sesji, kiedy generalnie projekty są dopracowane, kiedy poprawki są gdzieś złożone, kiedy propozycje są już omówione i nagle powstaje problem, że dalej uważamy, że jest źle. Ale nie ma w ogóle wcześniej merytorycznej dyskusji. I tu jest według mnie problem rozmowy na temat budżetu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pani radna Małgorzata Rutkowska. Ja bym chciała też się odnieść do tego, o czym mówił pan Marcin Sowicki. Panie Marcinie, my mamy dość specyficzną gminę. Liczba mieszkańców, jaka co roku przybywa, obliguje nas do tego, żeby właśnie inwestować w oświatę, w przedszkola, w szkoły, bo inaczej po prostu przy na przykład 300 dzieciach, które w ciągu roku przybywa nowych, nie spełnimy obowiązków ustawowych zabezpieczenia na przykład miejsc w przedszkolach. Więc to jest specyfika naszego położenia i naszych planów zagospodarowania przestrzennego. I ja osobiście na przykład bardzo się cieszę, że te szkoły i przedszkola powstają, że nasza oświata jest bardzo dobrze dotowana, co zresztą widać w zadaniach budżetowych. Tak, oczywiście, że przez gminę, nie przez Skarb Państwa. Bo wiemy, że 30% potrzeb jest zabezpieczane z budżetu centralnego, resztę musi dołożyć gmina. Chciałabym też wspomnieć o tym, że pan powiedział, że z zaufaniem podeszliście do budżetu i przygotowywaliśmy się wspólnie do nowej perspektywy unijnej. No to już jest szczytem nietaktu. Państwo mocodawcy, którzy rządzą tym krajem, robią wszystko, żeby tej perspektywy unijnej nie było. Pieniądze są zatrzymane i nie wiadomo, jakie te pieniądze będą i kiedy. Jeszcze jedna kwestia. Porównywanie nas z tą wzorcową gminą, którą pan nazwał, a ja nie nazwę, ja się z tej gminy wywodzę. To nie ma ani sposób zaludnienia, ani zagospodarowania terenu jest nieporównywalny. Drobnym takim smaczkiem jest to, że oni dostali bardzo dużo gruntów po PGR-owskich, które teraz sprzedają i naprawdę mają z czego inwestować. Także
naprawdę trzeba trochę poznać specyfikę, a potem porównywać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan radny Grzegorz Karol. Ja chciałem tylko zaprotestować przeciwko sformułowaniom państwa mocodawcy, bo nie wiem, kogo pani miała na myśli. Ja myślę, że też mogę zacząć dyskutować o pani mocodawcach. W związku z tym proszę unikać tego, bo ja odpowiadam tylko przed mieszkańcami i przed Panem Bogiem i żadnych innych mocodawców nie mam. Dziękuję bardzo. Dobrze, dziękuję. Pan burmistrz Paweł Kanclerz. Tak sobie spoglądam, bo rozkład jazdy dzisiejszej sesji, dyskusja nad projektem uchwały budżetowej. Ta dyskusja w mojej ocenie oczywiście wcale nie wymknęła się poza standard dyskusji o budżecie jako takim, no ponieważ te wątki zewnętrzne, panie Marcinie, które pan poruszał, no one natchnęły do pewnego rodzaju porównań. Ja już mówię rzeczywiście pół żartem, pół serio. No powiem tak, skoro 12 gmin jest przed nami, to 16 za nami, więc nie jest tak źle, jakby to wyglądało z pana wypowiedzi. Natomiast panie radny Grzegorzu, ja lubię was na swój sposób, każdego z osobna. Staram się nie gadać, staram się rozmawiać, staram się przekazywać swoje myśli w sposób zborny i składny. Nie nazwałbym tego gadaniem, tylko odpowiedzią na stanowisko klubu PiS. Nie ma co protestować w kontekście pewnych oczywistości. Mówimy o tym słynnym budżecie startowym. Pan radny Kędzierski, zresztą nie tylko on, ale większość moich przedmówców podkreślało, że budżet jest planem. Jest oczywiste, że podlega wielokrotnym modyfikacjom, czy to się panu podoba, czy nie. Czy mnie się to podoba, czy nie, chociażby ze względu na środki, które dostajemy od państwa polskiego, które trzeba wprowadzić, no przecież trzeba je wprowadzić. To jest jakby oczywista oczywistość, jak mówi klasyk. Natomiast nigdy nie twierdziłem, że budżet, który jest uchwalany na rok następny, nie ma znaczenia, bo formułując takie myśli, no, uwłaczałbym sobie i uwłaczałbym też pracownikom, którzy nad tym budżetem pracują, ale też państwu, a to nigdy nie było moją intencją. Natomiast tak, budżet, który będzie poddany głosowaniu i mam nadzieję zostanie uchwalony, będzie modyfikowany po wielokroć w ciągu najbliższego, zbliżającego się roku, bo taka jest rzeczywistość finansowa, po prostu tak to będzie się odbywało. Zobaczymy, o tym wspominam, jak będziemy się sobie obliczali z wolnymi środkami w trakcie bilansu. Przecież oczywiste, że jeśli takie się pojawią, będą musiały być wprowadzone do obiegu. Subwencje, dotacje, jedne wyprowadzane, drugie wprowadzane, oczywiście muszą być wprowadzane do obiegu. Większe lub mniejsze dochody w stosunku do zaplanowanych w różnych działach i rozdziałach oczywiście muszą być wprowadzone do budżetu. Więc czym tu się oburzać, skoro no rzeczywiście mówimy o oczywistej oczywistości, czyli o charakterze projektu i planu budżetu na rok 2022 i po każdym poprzednim. Dyskusja nad każdorocznym budżetem, pana tu jeszcze nie było, pan jest tu zaledwie 3 lata, zapewniam pana, odbywała się też w burzliwej formie, bo pan radny Benarski nie wspomniał, że nie jesteście, mówię o klubie radnym, jakimś darem Bożym, bo w poprzedniej radzie również funkcjonował klub radnych niezależnych i tak jak się nazywali, tak się zachowywali, byli radnymi niezależnymi. Więc no te uwagi uważam mocno przestrzelone. Zupełnie jakby zbędne emocje. Państwo przedstawili swój pogląd na
na projekt budżetu, na plan. Ja oceniłem ten pogląd no jako niedoskonały, tak było. Być może i projekt budżetu jest niedoskonały, to jest oczywiste i o tym też wskazywali przedmówcy, więc co tu protestować, no po prostu myślę, że czas zbliżać się ku końcowi tej dyskusji, jeśli taka będzie wola Wysokiej Rady. Spotkamy się jeszcze wielokrotnie na poszczególnych sesjach. Państwo nad tymi zmianami również jako indywidualni radni, ale też klub będą głosować, bo te zmiany się po prostu będą pojawiały. No więc no, nie udawajmy, że jest inaczej, ponieważ budżet państwa też podlega istotnym modyfikacjom, więc ja bym tego tematu już po prostu nie drążył. Natomiast podkreślam, uważając, że budżet nie ma znaczenia, że projekt budżetu, uważałbym wszystkim tym, którzy nad nim pracują i później głosują. Natomiast nie zmienię zdania, że jest to projekt i plan. Dziękuję. Dziękuję. Widzę, że lista mówców się wyczerpała. Mogę zamknąć ten punkt. Przechodzę do punktu głosowania nad zgłoszonymi wnioskami. Tak jak wcześniej wspomniałem, jedynym wnioskiem, który spełnia na tą chwilę wymogi formalne, jest wniosek pani radnej Anny Bartoszewicz o utworzenie, w nawiasie budowa tężni solankowej, środki finansowe na wyżej wymienione zadanie. Będą pochodziły z otrzymanej nagrody w kwocie 1 miliona złotych w konkursie Rosnąca odporność na dowolny cel przeznaczony na przeciwdziałania COVID-19. I teraz ten wniosek do projektu budżetu poddaję pod głosowanie. Kto z państwa radnych jest za uwzględnieniem wniosku złożonego przez radną Annę Bartoszewicz? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 3 głosy za, 18 głosów przeciw. Wniosek nie uzyskał akceptacji i tym samym wyczerpałem punkt F. Przechodzę do punktu G. Głosowanie projektu uchwały budżetowej. Zawsze lubiłem ten punkt. Dobrze pomyślał ustawodawca i uchwałodawca również. Zgłoszona była autopoprawka, więc poddaję pod głosowanie najpierw autopoprawkę do projektu budżetu na 2022 rok. Kto z państwa radnych jest za? No, chwileczkę. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki zgłoszonej do projektu uchwały budżetowej na 2022 rok? Tu chwilkę musimy poczekać. Za chwileczkę będziemy mieć okno głosowania. Jesteśmy w punkcie G, muszę poczekać. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych. Wszyscy radni poparli autopoprawkę i przechodzimy do głosowania projektu uchwały budżetowej. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały budżetowej na rok 2022 gminy Ożarów Mazowiecki? Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymuje? Proszę wcisnąć odpowiedni przycisk. Zamykam głosowanie. W głosowaniu wzięło udział 21 radnych, 18 radnych poparło uchwałę budżetową przy 3 głosach wstrzymujących się. Tym samym uchwała uzyskała akceptację. Uchwałę zapisujemy pod numerem 47/446/21 i z tego miejsca panie burmistrzu serdecznie gratuluję i mam nadzieję, że ten stabilny i bezpieczny, w mojej oczywiście ocenie, budżet będzie bez większych problemów realizowany, tak żeby nam wszystkim żyło się jeszcze lepiej. Nie ma. Teraz zwiększaj głos. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, tym wszystkim radnym, którzy zdecydowali się
poprzeć projekt budżetu, teraz już budżet na rok 2022. Serdecznie dziękuję i no i ostrzegam, że wzięliście za ten budżet też odpowiedzialność tym państwa, których nie przekonałem. Dziękuję za dyskusję. To tak wygląda demokracja w wydaniu samorządowym i w ogóle wygląda demokracja, że każdy ma prawo do oceny rzeczywistości i jej wypowiedzenia. Dziękuję, że państwo nie głosowali przeciw, no byłoby to chyba jednak niezręczne, bo 50 milionów na inwestycje wbrew pozorom to wcale nie jest tak mało, plus minus. W każdym razie jeszcze raz serdecznie dziękuję za to głosowanie, za piękną dyskusję, za trochę emocji. Mam nadzieję, że tych emocji zabraknie, podkreślam, podczas realizowania budżetu. Dziękuję bardzo. I ja dziękuję i nie mam sumienia dalej państwa trzymać przy stole obrad, więc proponuję szybciutką 5-minutową przerwę. Wznawiam obrady po przerwie, szanowni państwo, jeszcze chwila, wznawiam obrady po przerwie. Interpelacje i zapytania radnych. W okresie między sesjami nie wpłynęła żadna interpelacja i żadne zapytanie. Czy ktoś z państwa radnych chciałby zmienić ten stan rzeczy? Nie widzę, czyli mogę przejść do punktu 12. Wolne wnioski. Pan radny Janusz Kędzierski, proszę. Panie burmistrzu, pragnę podziękować panu w imieniu własnym mieszkańców i zarządu osiedla Kabel za realizację nowego placu zabaw na osiedlu. Za wybudowanie nowego zbiornika retencyjnego przy stacji uzdatniania wody na strefie oraz za położenie nakładki na ulicy Strzykulskiej, którą parę razy pisałem i w końcu zostało to zrealizowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Rozumiem, że lista mówców została wyczerpana. Przechodzę do punktu 13. Sprawy organizacyjne. Kolejne posiedzenie Rady Miejskiej planuję na 20 stycznia i zaraz na początku nowego roku opracuję harmonogram sesji Rady Miejskiej na 2022 rok, tak żebyście państwo mogli planować też swoje posiedzenia, ale to już po nowym roku raz, dwa to zrobię. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos w sprawach organizacyjnych? Jeszcze raz? Tak, tak, tutaj nic nie będziemy zmieniać. Pan radny Kamil Bednarski, proszę. Dziękuję panie przewodniczący. Chciałbym wszystkim państwu tutaj życzyć wszystkiego najlepszego na nowy rok, zdrowia, pomyślności. Dobrze. Jak również wszystkim mieszkańcom. Trzymajmy się w zdrowiu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Tak jak mówiłem, wyprzedził pan orkiestra, ale dziękujemy za życzenia. Dyrygenta. Dyrygenta. Dobrze. Wobec tego, zanim zamknę obrady w imieniu swoim własnym, państwa radnych, burmistrza, najpierw chciałbym naszym mieszkańcom złożyć życzenia szczęśliwego nowego 2022 roku i nam tutaj wszystkim obecnym na sali życzę, żeby ten rok nie był gorszy od tego, a jak będzie ciuteńkę lepszy, to żeby już była pełnia sukcesu. Także wszystkiego dobrego, proszę państwa, w nowym roku. Wyczerpałem porządek obrad przewidziany na 47. sesję Rady Miejską, 47. sesję Rady Miejskiej. Zamykam obrady sesji Rady Miejskiej Wożarowej Mazowieckiej. Dziękuję państwu bardzo. Dziękuję.